across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous eco gravitational magnetic field. And if you put CO2 on it and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition. And you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nanotechnology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, it's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the man. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it. You are structuring it. And from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. Humanity go from here? What have we tried to do? What if there is more, much more? The Keshe Foundation is proud to announce a new way to bring humanity forward through technology that brings humanity in line with the natural operation of the planet and universe itself. New science and technology discovered and developed by the nuclear engineer Moran Keshe centers upon the use and control of magnetical gravitational fields. This new body of knowledge opens the road to hundreds of potential applications, which offer solutions to most of the fundamental problems of the world, such as water, food,
environmental contamination, and shortages of energy. The Keshe Foundation is proud to unveil the Keshe Foundation Spaceship Institute. Nestled amidst the beautiful shores of Bari, Italy, the Institute is poised to become a central hub in the spreading of plasma technology and knowledge. With its state-of-the-art 21st century facilities, the Institute will be able to provide students and staff an immersive way to learn the plasma technology, to be the leaders of the new generation of scientists and plasma engineers. The Keshe Foundation has opened the door to the world for peaceful usage of technology that is independent of the limited resources that are available on Earth. This is an understanding of how everything works together in harmony in our universe, and it applies to everything from the smallest to the biggest, from atoms to galaxies. We all are able to collectively work together in pursuit of knowledge, innovation, and solutions for our society. This learning environment is new to the world, where there will be no test to confirm your understanding. The knowledge of everyone will be respected and allowed to flourish in a nurturing environment. Hands-on testing and experimenting will be widely used in conjunction with roundtable discussions to bring all opinions and knowledge forward. Students will be introduced to a change in the ethos of working in collaboration. Students will experience firsthand how we share knowledge in a free and open manner. Graduating students are expected to share the knowledge they gain from the university within their respective communities and nations. All formal teachings, lectures, and presentations will be in the English language, with technology available for immediate translation. Keshe Foundation Spaceship Institute will be offering 3-year executive master programs for undergraduate degree students and 1-year executive master programs for graduate degree students in the following fields: space transportation, new plasma technology, health, agriculture, materials, energy. The health section is designed to make students able to live in space without the need to return to Earth. To this end, the Keshe Foundation Spaceship Institute has found processes for many diseases, including ALS, cancer, coma, epilepsy, multiple sclerosis. Keshe Foundation Spaceship Institute will offer online teaching courses which will enable anyone, anywhere around the world to enroll and increase their knowledge and understanding. Students will have the opportunity to direct their work towards commercial spin-offs and seek funding through the help of the Keshe Foundation. The access to the new science and new technologies is openly available for peaceful use to the benefit of mankind to make a better world today. Now you can be part of the changing world and the new knowledge. All commercial spin-offs are intended to be open source and patent free. This is part of the core ethos of the Keshe Foundation and the Keshe Foundation Spaceship Institute. Keshe Foundation Spaceship Institute will have its official inauguration on April 21st, 2015, with courses commencing soon after on May 4th, 2015. The students of the Keshe Foundation Spaceship Institute will be the leaders of the future, who will make changes in all areas of space technology, science, medicine, agriculture, and energy. Anyone is able to apply, but acceptance is through invitation only. No prerequisites are required. We will be accepting approximately 250 students for the 3-year executive master's program and 120 students for the 1-year executive master's program. We welcome humanity's participation in the knowledge of the Keshe Foundation Spaceship Institute. Where does humanity go from here? That is up to you. Apply today. Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and specialty to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop
educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants to apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners at the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Arek. Rozpoczynamy 77. warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Mamy dzisiaj 18 maja 2017. Dzisiejsi gospodarze spotkania to Piotr, Paweł, Marcin i ja. Naszym nauczycielem będzie jak zwykle dr Kesze. A tematy dzisiejszego spotkania to kontynuacja ubiegłotygodniowego wykładu Piotra na temat pól magnetyczno-grawitacyjnych człowieka. Będzie też streszczenie 172, czyli dzisiejszego warsztatu poszukiwaczy wiedzy, które odbyło się w fundacji. Będzie też kolejna część warsztatu 155 z napisami polskimi. Będzie też czas na prezentację swoich prac i wymianę doświadczeń. A Was wszystkich zapraszam do czynnego udziału i jeśli Piotrze jesteś gotowy i jesteś z nami, to oddaję Ci mikrofon i zapraszam. Tak, jestem. Dzień dobry. Próba tylko mikrofonu, bo nie było okazji wcześniej. Arek, czy wszystko ok? Idealnie. O, doskonale, dziękuję bardzo. Otworzę, jeżeli można, prezentację. Poproszę o możliwość. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę kontynuować temat, który rozpocząłem w ubiegłym tygodniu, mianowicie temat dotyczący pól magnetyczno-grawitacyjnych na samych człowieka, każdej istoty żyjącej tutaj na planecie Ziemia, w tym ciele fizycznym, który jest najbliżej każdego z nas. Dlaczego korzystanie z systemów balansujących jest na tym pierwszym slajdzie? Myślę, że wyjaśni się podczas już dzisiejszej prezentacji. Jak zawsze przypomnę, że wszystkie materiały, które są omawiane na tych warsztatach i stanowią też bazę do przygotowywanych przeze mnie prezentacji, są dostępne na stronach internetowych, których linki tutaj wyświetlam. Zachęcam bardzo mocno do spojrzenia na stronę kfssi.edu.pl, gdzie na bieżąco staramy się uzupełniać materiały, które dotyczą technologii plazmowej. Pola magnetyczno-grawitacyjne człowieka. Trzy zdania tego, o czym omawiałem i co omawiałem w ubiegłym tygodniu, żeby stanowiło to ciągłość. Rozpocząłem ubiegły tydzień od być może zaskakującej takiej informacji, zaskakujących informacji odnośnie planety Ziemi naszej kochanej, na której żyjemy. Przedstawiłem również poprzez Układ Słoneczny to, gdzie jest zlokalizowana nasza planeta na Drodze Mlecznej wraz z Układem Słonecznym. Tutaj dla przypomnienia pokazuję dwie ilustracje przedstawiające właśnie naszą Drogę Mleczną, naszą galaktykę. Na dolnym zdjęciu jest zdjęcie zrobione z Ziemi, natomiast po prawej stronie widzimy ilustrację Drogi Mlecznej z tym czerwonym punkcikiem, który stanowi właśnie miejsce, gdzie jest Układ Słoneczny, a tam mniej więcej w tym punkciku również nasza planeta Ziemia i każdy z nas w tej fizyczności będąc w tym momencie. Również zaprezentowałem poglądowo inne galaktyki, w jaki sposób one są zaprezentowane, co miało z tego powstać, jakie zrozumienie. Tutaj z mojej strony był nacisk na kształt oraz charakter tych galaktyk jako zbiorów plazm i odpowiednią charakterystykę pól magnetyczno-grawitacyjnych, które tworzą te zbiory plazm. Co do wszechświata już w ubiegłym tygodniu nie wspominałem, bo zbyt dużo jest szacunków w informacjach ogólnych, nie wiemy dokładnie, jakie to są ilości, padają miliony, miliardy, biliony, także tutaj te szacowania naprawdę nie są precyzyjne, dlatego nie było ich prezentowanych. Zachęcam, jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć dokładnie, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu, jest ten materiał. Jak zawsze dla pobudzenia wyobraźni na początek pierwsza animacja
z fundacji. Oglądamy teraz animację przedstawiającą jedną jednostkę plazmy, wolna plazma i jak wyglądają zewnętrzne pola magnetyczne wokół wolnej plazmy, wokół każdej wolnej plazmy, a więc w jaki sposób one się poruszają, w jaki sposób się zmieniają i jaki mają kształt. Kształt sferyczny oczywiście i cały czas następuje w nich zmiana. Jak wygląda to i jak można odnieść do naszej planety Ziemi? Dokładnie w ten sposób, jak na tej ilustracji, gdzie tą wolną plazmą jest nasza planeta. Jak to wygląda, jeśli chodzi o naszą postać, naszą sylwetkę i naszą fizyczność, łącznie z duszą, wolną plazmą w ten sposób. I do tej najmniejszej wolnej plazmy, którą my mamy u siebie w ciele. Przypomnę, że mamy około 10 do 50 bilionów komórek, a w każdej z komórek mamy kilka do kilkudziesięciu tysięcy takich aminokwasów, a więc jakby nie było, jesteśmy czymś, co można by powiedzieć, że stanowimy małą galaktykę. Tak to wygląda w porównaniu, jeżeli chodzi o te trzy wolne plazmy i kształt pól zewnętrznych. Ciąg dalszy pobudzania wyobraźni, a więc do tej prezentacji tej wyobraźni i do tego zrozumienia. W tym momencie interakcja pól magnetyczno-grawitacyjnych, w jaki sposób one wchodzą w interakcję pomiędzy sobą, zarówno pola grawitacyjne, tutaj na czerwono, pola magnetyczne na niebiesko. Pokazane są różne kierunki i różne prędkości tych pól, które tworzą właśnie tą jednostkę podstawową plazmy, tą zasadniczą, główną, gdzie w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, iż im dalej od centrum te pola ulegają osłabieniu do momentu, kiedy pojawia się balans pomiędzy polami magnetycznymi i polami grawitacyjnymi. Ten balans wyznacza powierzchnię fizyczności, czyli powstaje na tym punkcie granica fizyczności i pól dalej magnetycznych. W związku z tym, jeżeli spojrzymy na taką jednostkę plazmy, widać dokładnie, że od granicy tej fizyczności do centrum, czyli do źródła tej plazmy, pola grawitacyjne wzrastają, natomiast od granicy fizyczności w drugą stronę pola magnetyczne wzrastają. A więc mamy ten balans pomiędzy grawitacją i magnetyzmem. Jak to wygląda dla tych trzech elementów po uzupełnieniu właśnie tą animacją? Planeta Ziemia wygląda w ten sposób, jeżeli uwzględnimy pola magnetyczne i pola grawitacyjne. Człowiek wygląda w ten sposób. Natomiast nasz aminokwas wygląda w ten sposób. Patrząc na ten slajd, na dole po prawej stronie mamy tę bazę, w oparciu o którą przygotowałem te trzy ilustracje. Natomiast patrząc na ten slajd, przypomina mi się, jak byłem małym chłopakiem i moja mama przynosiła zawsze prasę i był to jakiś tygodnik. Ja nie pamiętam, jaki to był tytuł, natomiast na ostatniej stronie były różnego rodzaju łamigłówki. Między innymi była taka łamigłówka polegająca na tym, że były dwa rysunki i trzeba było znaleźć 10 szczegółów, którymi te dwa rysunki się od siebie różniły. Jeżeli patrzę na ten slajd i próbuję znaleźć, czym różni się aminokwas od człowieka, od Ziemi i dalej, gdyby jeszcze pójść krok dalej, dorysować tutaj i stworzyć ilustrację Układu Słonecznego, Galaktyki czy Wszechświata, w ujęciu plazmowym i mając na względzie pola magnetyczno-grawitacyjne, widać chyba doskonale, że tych różnic nie ma absolutnie
żadnych pomiędzy jednym, drugim, trzecim i kolejnymi elementami. Indywidualne pola Magraw człowieka. Patrząc na technologię plazmową, zawsze staram się znaleźć aspekty, które można wykorzystać w praktyce do tego, z czym mamy do czynienia, i dlatego ten temat podjąłem i ten wątek. Patrząc na nasze pola magnetyczne, w jaki sposób możemy przekonać się o tym, że te pola rzeczywiście wokół nas są, w jaki sposób możemy ich dotknąć, w jaki sposób być może zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele osób, które w tej technologii uczestniczą od krótszego czy dłuższego czasu, te doznania w postaci któregokolwiek ze zmysłów mają już opanowane i od początku do końca są przekonane i mają zrozumienie tego, że pola magnetyczne jako my, jako istota, oczywiście emitujemy i emanujemy, jakbym to nazwał, tymi polami. Natomiast jeżeli ktoś chciałby wykonać sobie doświadczenie i zobaczyć, jak wyglądają pola magnetyczne, proponuję następującą rzecz. Już tutaj znajdę kolorek tylko odpowiedni. Okay. Proponuję wykorzystać do tego naszą dłoń, naszą rękę i sprawdzić, czy rzeczywiście, tak jak z lewej strony, dookoła nas jest jakiekolwiek pole magnetyczne, jakiekolwiek pole grawitacyjne, czy jest jakaś granica tych pól, czy to występuje, to co mamy na animacji. Można się o tym przekonać w bardzo, bardzo prosty sposób. Znaleźć najlepiej u siebie w domu jakąś jasną ścianę, najlepiej jeżeli będzie to biała ściana, przyłożyć dłoń do tej ściany, może to być dowolna pora dnia lub nocy. Nie ma tu żadnego znaczenia. Doświadczenie czy ta zabawa może polegać na tym, że ustawiam dłoń mniej więcej w odległości, no powiedzmy tak, 20 do 30 centymetrów od ściany i skupiam swój wzrok, załóżmy, na końcówce mojego palca wskazującego, a więc mój wzrok wyostrzam tutaj na tym koniuszku tego palca i skupiam się na tym. W momencie, kiedy załapię już tę ostrość, wzrok przesuwam na ścianę, nie zmieniając linii, według której patrzę na moją rękę. A więc sytuacja jest taka, że mam ostrość nastawioną na ścianę, natomiast linia, no nawet to powiem, linia pól magnetycznych, którymi posługuję się, obserwując to zjawisko, dokładnie przebiega przez czubek mojego palca. Co wtedy mogę zaobserwować i co zaobserwuję tak naprawdę? Zaobserwuję dookoła mojego palca białą, szarą płaszczyznę, która dokładnie jest polem magnetycznym, które emituje moje ciało. Jeżeli uważam, że jest to być może złudzenie optyczne i jeszcze do końca nie jestem o tym przekonany, spróbuję poruszać tym palcem, aby rzeczywiście się o tym od początku do końca przekonać, i próbuję złączyć jeden palec z drugim. Co wtedy mogę zauważyć? W momencie, kiedy zaczynam się wpatrywać, zauważam pomiędzy tymi końcami tej otoczki dookoła palców, mogę zauważyć pewne przeskoki, połączenia poszczególnych nitek i tym podobne. To jest takie pierwsze ćwiczenie, żeby móc sobie poobserwować pola magnetyczne dookoła mojej dłoni. Jeżeli chciałbym dalej kontynuować takie
zabawę. Mogę poprosić osobę, która jest w pobliżu i zrobić analogicznie takie doświadczenie, gdzie osoba stanie przy ścianie, będzie to podobna odległość, a więc będzie to odległość około 30, przyjmijmy troszkę od ściany, do 60 centymetrów. I co w tym momencie wykonuję? Robię dokładnie w ten sam sposób. Żeby móc zobaczyć pole magnetyczne dookoła sylwetki człowieka, skupiam się na początku, bo jest to najłatwiejsze, na którymś z punktów na głowie. Dlaczego polecam te prezentacje, o których wspominałem, a więc gdzie mamy jeden z największych reaktorów plazmowych? No jest to nasza głowa, nasza czaszka. Tutaj dokładnie będziemy mogli zaobserwować największe pola magnetyczne albo najłatwiej je zaobserwować. Co robię? Robię dokładnie w ten sam sposób, a więc najpierw wyostrzam wzrok na krawędzi fizyczności, przenoszę go dalej na ścianę, jednocześnie obserwując, co będzie dookoła. Co zobaczę dookoła? Zobaczę dokładnie taką otoczkę dookoła głowy. Być może zobaczę za pierwszym razem od razu coś więcej. Być może będzie to inny kształt, taki. Czy będzie tu zauważalny kolor? Być może tak, może zrobić to za pierwszym razem. Jeżeli nie, spróbuj za drugim, za piątym, za dziesiątym. Taka zabawa, co ona powoduje? Powoduje to, że zaczynam doświadczać tego, że jestem istotą, która jest zbudowana z gansów pól i z gansów materii. Tych gansów, które cały czas emitują pola magnetyczno-grawitacyjne. Żeby ewentualnie uzupełnić sobie to doświadczenie, to również można zabawić się w ten sposób. Jeżeli będę brał kąpiel, załóżmy jakąś przyjemną, nawet z dodatkiem wody z nadgazu CO2 dla rozluźnienia i dla w jakiś sposób z ułożenia moich emocji, to proponuję zrobić coś takiego. Jeżeli będzie nalana woda do wanny, to w momencie, kiedy będę się zanurzał w wodzie, najlepiej zamknąć oczy i poczuć, jak woda dokładnie milimetr po milimetrze zaczyna otaczać moje ciało. Co mi to daje? Daje mi to doznanie fizyczne, które spowoduje, że będę mógł poczuć za którymś razem właśnie pola magnetyczne dookoła mojej całej sylwetki, mojego ciała. Odczucia dotyczące pól magnetycznych, a tego, co czuję delikatnie zanurzając się w wodzie, są bardzo, bardzo podobne do siebie. Dlatego takie doświadczenia spowodują to, że nabyć można zrozumienie i zobaczyć efekty tego, co bezpośrednio dzieje się z naszą fizycznością poprzez interakcję naszej duszy, naszej wolnej plazmy i pól magnetyczno-grawitacyjnych. To, aby właśnie spróbować, podziałać, pobawić się. Zachęcam. Jeśli chodzi o dalsze kwestie związane z polami już indywidualnymi. Tutaj kolejna animacja pokazująca już interakcję pól magnetyczno-grawitacyjnych. Co mamy na tej animacji? To jest trzecia animacja z fundacji. Tutaj mamy po lewej stronie jednostkę plazmy, jakiś unit, który ma dookoła siebie pola magnetyczno-grawitacyjne. Cofnę jeszcze troszeczkę i jeszcze raz to omówię. I po prawej stronie mamy również wolną plazmę, gdzie na tej animacji pokazana jest interakcja i wywoływanie przez tę jednostkę z lewej strony
która w tym momencie ma większe pola grawitacyjne i przyciąga wolną plazmę, która pola magnetyczno-grawitacyjne ma w równowadze, a więc ta plazma, ta jednostka z prawej strony podlega przyciąganiu na skutek tego, że pola grawitacyjne w tej jednostce lewej są większe. I odwrotnie, w momencie, kiedy jednostka z lewej strony ma pola magnetyczne większe, odpycha wolną plazmę, która jest w całkowitej równowadze. I dalej interakcja pomiędzy takimi wolnymi plazmami, tutaj już dwoma jednostkami, dokładnie w ten sam sposób to, co omawialiśmy chyba już dwu albo trzykrotnie, ale pobudzamy wyobraźnię po to, żeby łatwiej można było zaobserwować te interakcje, nawet i w odniesieniu do magnesów, czy do każdej wolnej plazmy, z którą mamy do czynienia. Tutaj trzy jednostki, które reagują pomiędzy sobą i wpływają na wolną plazmę pośrodku. OK. Indywidualne pola Magraw człowieka. Dlaczego chciałem się tym zająć? No z tytułu przede wszystkim, tak jak mówię, rzeczy praktycznych, a więc po to, aby technologię plazmową wykorzystywać codziennie. Do czego możemy ją wykorzystać? Oprócz tego, że balansujemy nasze ciało dla uzyskania optymalnego zdrowia, a więc cały czas korzystamy z systemu balansującego jednego, drugiego, trzeciego, a już pomału zaczynamy operować tym naszym systemem balansującym, jakim jest nasze ciało, nasza jedność łącznie z duszą. I dlatego postanowiłem podzielić się tymi moimi spostrzeżeniami dotyczącymi możliwości realizacji poszczególnych elementów, będąc w tej fizyczności, a więc celu, życzenia, intencji, jakkolwiek to będziemy nazywać. Po to, żeby móc zaprezentować to odpowiednio, tutaj kilka slajdów pokazujących tok rozumowania po to, aby móc graficznie operować tymi zależnościami. A więc tak, jeżeli mamy na dole sylwetkę stojącą człowieka, pola na żółto, zewnętrzne pola magnetyczne i pola magnetyczno-grawitacyjne tworzące granicę fizyczności, która jest dokładnie na naszej skórze. Nasza skóra jest granicą fizyczności, a więc balansem pomiędzy polami grawitacyjnymi a polami magnetycznymi. Jeżeli weźmiemy tę sylwetkę w pozycji stojącej i spojrzymy na nas z góry, dokładnie widzimy to, co jest na górnej części tego slajdu, a więc de facto okrąg pokazujący nam środek, wolna plazma, dalej do granicy naszej fizyczności na czerwono pola grawitacyjne i od granicy fizyczności dalej pola magnetyczne. I tymi ilustracjami, tymi na swój sposób wzorcami, symbolami będę się dalej w tej prezentacji posługiwał. Dalej, żeby jeszcze wzbogacić to troszkę, będę używał również to, co jest z prawej strony, ten sam wzorzec człowieka w postaci z góry pod lekkim kątem, żeby to było ładnie zaznaczone. Nomen omen, jak przygotowywałem tą prezentację, jak spojrzałem na układ, przepraszam, na Drogę Mleczną wraz z naszym Układem Słonecznym, no dokładnie widać te podobieństwa, a właściwie brak tych 10 szczegółów, tych w ujęciu naszej technologii plazmowej, gdzie możemy rzeczywiście doszukać się po bezpośrednio elementach fraktalnych tych bezpośrednich podobieństw. Ale okej. W jaki sposób odnieść to do tej animacji? Tutaj przygotowałem slajd pokazujący z prawej strony tą interakcję jednostki plazmowej, która zmienia swoje pola magnetyczno-grawitacyjne oraz wolnej plazmy, która jest cały czas w równowadze. Czyli od góry mamy sytuację, kiedy mamy jednostkę tą, która będzie dla nas w jakiś sposób charakterystyczną, czyli tę jednostkę, stan równowagi, pola magnetyczno-grawitacyjne, tu dokładnie wolna plazma druga jest w stałej odległości, nie ma żadnej interakcji. W momencie, kiedy zwiększamy pola magnetyczne, momentalnie ta wolna plazma
jest odpychana od tej jednostki. Natomiast tutaj, jeżeli weźmiemy sytuację taką, że mamy pola grawitacyjne większe, ta wolna plazma jest przyciągana do tej jednostki. To do wytłumaczenia tych dalszych slajdów, które będą się pojawiały. OK, i teraz przypomnienie, które jest tą bardzo, bardzo istotną rzeczą, dlatego powtórzę, że z tego powodu właśnie tyle czasu starałem się opowiadać i prezentować kwestie związane z emocjami, ponieważ jak mówi fundacja i jak mówi pan Keshe dokładnie i dosłownie, emocjonalna część mózgu jest esencją całego jestestwa egzystencji człowieka, każdego z nas. I jednocześnie emocjonalna część mózgu jest połączeniem duszy człowieka z fizycznością człowieka. Gdzie zlokalizowana jest emocjonalna część mózgu, wszyscy wiemy. Jest to dokładnie centralna część naszej głowy, centralna część naszej czaszki, śródmózgowie, a więc wzgórze, podwzgórze, te elementy. OK. Zapewne pamiętacie, jak przy okazji kwestii związanych ze zdrowiem i procesem balansu ciała omawiałem tworzenie się nowych komórek. Tutaj na dole umownie, ta na czerwono, ta w cudzysłowie niechciana przez nas i ta po prawej, ta, na której nam zależy, a więc ta idealnie zdrowa, w jaki sposób dokonuje się i manifestuje się nowa komórka tworzona przez fizyczną część mózgu przy współpracy z emocjonalną częścią mózgu. Oczywiście poprzez nasze myśli, które są również plazmą. Jeżeli teraz odniesiemy to do tej ilustracji, a więc tej postaci, którą uzupełnimy nas samych, nie tylko wewnątrz, gdzie zajmujemy się naszym ciałem w środku, komórkami, organami, narządami i jeszcze Bóg wie czym, w tym momencie uzupełniamy to od strony zewnętrznej naszej fizyczności, a więc od tej granicy, którą stanowi nasza skóra, dalej. W związku z tym odstawmy na chwileczkę nasze komórki wewnętrzne i mamy postać człowieka, ale dokładnie z tą samą interakcją, czyli pomiędzy emocjonalną częścią mózgu, która jest połączeniem z naszą duszą, a myślami, które cały czas w głowie nam pewnie tam bardzo często buzują. Jeżeli przeniosę to na postać z góry, wygląda to w ten sposób i oczywiście jeżeli spojrzymy na te trzy zasadnicze, podstawowe rzeczy, czyli interakcje, większe pola magnetyczne, większe pola grawitacyjne, dokładnie w ten sposób będzie to wyglądało, czyli emocjonalna część mózgu bezpośrednio poprzez moje emocje pobudzane między innymi moimi myślami, czy dalej wydarzeniami, sytuacjami, czy czymkolwiek, ale i tak przechodzi to przez system w mózgu, który możemy umownie nazwać, że to są nasze myśli i pewne interpretacje, to w tym momencie charakter i potencjał tych pól będzie bezpośrednio uzależniony od emocjonalnej części mózgu, która jest swego rodzaju, nazwałbym to filtrem dla pól magnetycznych, które emitowane są na zewnątrz każdej postaci, każdej istoty na tej ziemi. To tytułem wstępu. I teraz cel, życzenie, intencja. Czy warto mieć cele i życzenia? Oczywiście mamy wolny wybór. W związku z tym jedna osoba może powiedzieć, że nie warto i będzie miała rację. Oczywiście, że tak. Druga osoba jednak będzie chciała mieć jakiś cel w swoim życiu, będzie miała życzenia i będzie chciała w jakiś sposób świadomie kształtować, wykorzystując do tego technologię plazmową. Pierwsza osoba, która nie będzie miała celów, będzie mogła bardzo dobrze żyć, bardzo dobrze. Natomiast czy będzie to w tym momencie ukierunkowane przez nią czy przez środowisko, no to odpowiedź jest chyba jednoznaczna. Jeżeli mam cel, mam jakiekolwiek życzenie i chciałbym w jakiś sposób wpływać na moje życie,
to mogę przyjąć, że rzeczywiście chciałbym, aby określić dla siebie swój cel. Właśnie, dla siebie, czyli dla kogo? Jeżeli patrzymy na istotę i na materiały, które przedstawia nam fundacja, to właśnie teraz wykorzystuję tę ósemkę, którą dotychczas rysowaliśmy i ona cały czas jest aktualna jak najbardziej, gdzie mamy te dwa obszary podstawowe, czyli mamy duszę, wolną plazmę, mamy fizyczność i interakcje pomiędzy nimi przy pomocy panelu sterowania, a więc naszych emocji. Oczywiście, i tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta interakcja również, i to dla przypomnienia, ma miejsce bezpośrednio, to o czym często wspominaliśmy, a więc pomiędzy fizycznością, tutaj podwójnie narysuję, a duszą, oraz pomiędzy duszą a fizycznością. Dlaczego? Dlatego, że niejednokrotnie fizyczność zapomina o duszy, natomiast dusza ma potężne możliwości, żeby o sobie przypomnieć. Dlatego warto pamiętać o tym, aby to połączenie z duszą było cały czas aktywne. Jeżeli jest to połączenie i przyjmuję, że mam i tworzę jako całość, jako istota i jestem zintegrowany fizycznością i duszą w całość, wtedy mogę jak najbardziej przystąpić do tego, aby zacząć zastanawiać się, jaki może być mój cel. Nie pamiętam, jaki mam slajd następny. Pozwólcie, że sprawdzę, czy... Okej. Jeżeli mówimy o tym połączeniu, czyli duszy i fizyczności jako jedna całość, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jak bardzo często pan Keshe wspominał, że dusza to jest około 80% tego, co dzieje się w nas i dookoła nas. Około 20% to fizyczność. Jeżeli spojrzymy na ten parytet w naszej istocie, a więc co wykonuje dusza, a co wykonuje fizyczność, a więc 1 do 5, 80 do 20, to jest to bardzo cenna wskazówka, gdzie należy doszukiwać się tego, w jaki sposób mam, czy mogę, czy warto zastanawiać się nad celem czy życzeniem. Zamiast szukać celu poprzez fizyczność i umysł fizyczny, umysł logiczny, warto zadać sobie pytanie, na początku, czego pragnie moja dusza? Ku czemu skłania się, do czego kieruje się moja dusza? W jaki sposób to można zrobić praktycznie? Wykorzystując te możliwości, które później w realizacji tego celu i osiąganiu tych życzeń będą dużo łatwiejsze. Można z praktycznego punktu widzenia zajrzeć do naszego dzieciństwa, tam, gdzie umysł logiczny był jeszcze na kiepskich obrotach, tam, gdzie środowisko nie wpłynęło na nas tak istotnie, gdzie nie zostaliśmy ukształtowani. Bardzo często, sięgając do naszego dzieciństwa, pamiętamy, w co uwielbialiśmy robić, w co się uwielbialiśmy bawić, jakie interakcje z kolegami, z koleżankami następowały, co nas bawiło, co nas cieszyło, czego nie lubiliśmy. Tam jest doskonałe źródło tego, aby próbować w jakiś sposób na samym początku zacząć konstruować cel. Po to, aby ten cel określić wspólnie z duszą. Mówiąc wspólnie, mam na myśli fizyczność, czyli ten umysł logiczny oraz duszę. Jeżeli
zaczyna mi się rodzić już cel, nie mówię tutaj o celu, który chcę zrealizować dzisiaj wieczorem czy jutro rano, bardziej długoterminowo, to warto spędzić nad tym naprawdę wiele czasu po to, aby te nasze cele były dookreślone prawidłowo i nie sprawiały żadnych problemów w późniejszej realizacji. W jaki sposób mogę sprawdzić, jeżeli już określiłem sobie ten cel, czy jest on dla mnie prawidłowy, czy jest właściwy? Jeżeli chcę połączyć się z moją duszą i nawiązać kontakt, używam do tego emocji. Jest to najprostsza metoda. Pamiętacie, jak wspominałem o stanie referencyjnym przy okazji procesu balansu ciała? Wspominałem chyba wtedy, że można go wykorzystywać do wielu rzeczy. Stan referencyjny, czyli ten stan, w którym jestem bezpieczny, niczego mi nie potrzeba, czyli de facto stan mojego szczęścia. Jeżeli mam go ustawionego i wiem, jak on wygląda, i w tym momencie, jeżeli włożę w ten stan emocjonalny, bo cały czas skupiajmy się na emocjach, na niczym innym, jeżeli wstawię w ten stan emocjonalny mój cel, który w jakiś sposób określiłem i nie poczuję się gorzej, przynajmniej gorzej, a być może poczuję się lepiej, to szanse na to, że ten cel osiągnę, są bardzo, bardzo, bardzo duże. Daje to nam w tym momencie informacja płynąca bezpośrednio z wolnej plazmy, a więc nie zmieniają nam się emocje, a jeżeli one jeszcze rosną w sposób przyjemny i doświadczamy przyjemności z tytułu tego, że włożyliśmy do naszego umysłu logicznego dookreślony cel, w tym momencie możemy ruszać dalej. W jaki sposób można próbować opracowywać cel? Jakie kryteria ewentualnie, w jaki sposób można to podpowiedzieć? Czy warto patrzeć tak tylko i wyłącznie na sam cel? Warto zastanowić się, czego chcemy od celu. Czyli warto określić to coś, co spowoduje, że każdy dzień w związku z osiągnięciem lub osiąganiem tego celu będzie jedną wielką przyjemnością, będzie jednym wielkim świętem. Warto odpowiedzieć sobie, jeśli mówimy o samym celu, co sprawia mi przyjemność. Na przykład, jakich doznań chcę doświadczyć? Jakich emocji chcę doświadczyć w związku z drogą do osiągania tego celu czy ze zrealizowaniem? Jakie sytuacje, które będą miały miejsce w związku z tym celem, życzeniem, intencją, będą wywoływane u mnie i czy będą wywoływały na przykład radość, miłość, szczęście? To wszystko do tego wykorzystuje umysł logiczny. Jakie środowisko wywołuje u mnie optymalne emocje? Gdzie mogę szukać tego celu? To jest to, gdzie można zrobić ten pierwszy krok, aby spróbować określić cel tak naprawdę dla siebie, mając na względzie bezpośrednią korelację pomiędzy duszą i fizycznością. Kolejną rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę, to jest określenie celu zgodnie z etosem. O etosie bardzo wiele mówimy na naszych spotkaniach i myślę, że jeżeli powiem o tym, że cel określać należy, nie warto, należy, zgodnie z warunkami, gdzie osiągnięcie go uwzględnia szczęście nas samych oraz środowiska, gdzie mam na myśli zarówno innych ludzi, jak i samo środowisko, samo otoczenie, wszystkie istoty, to będzie to chyba wszystkim, co należy powiedzieć o tym. Jeżeli rzeczywiście określam mój cel, pamiętam o tym, aby był on określany zgodnie z etosem. Czy pozostałe elementy warto? Tak, ponad 7 miliardów ludzi na Ziemi, każdy będzie mógł jeszcze dołożyć sobie kolejne punkty. Jaka jest droga do celu? Tak naprawdę droga do celu polega na działaniu, jeżeli go określiłem. Jeżeli go określiłem, to pozostaje mi tylko działać, aby
dusza, fizyczność poprzez emocje były w pełni zadowolone, w pełni szczęśliwe i w pełni kompatybilnie działające, że tak powiem. W jaki sposób to robić? Dokładnie na bazie tych trzech elementów, a więc wykorzystując emocje do sterowania polami magnetyczno-grawitacyjnymi na zasadzie opisanej i pokazanej na tej animacji, którą przedstawiła nam Fundacja. Nomen omen, na marginesie, te trzy animacje, one pokazują wszystko, co dzieje się w technologii plazmowej. Cokolwiek byśmy chcieli sobie przeanalizować, te trzy animacje pokazują wszystko doskonale. Czyli mamy równowagę, balans, gdzie po lewej stronie na dole nic się nie dzieje de facto, czyli potrzebna jest interakcja, czyli potrzebujemy zwiększyć pola magnetyczne, wyślij intencje, wyślij życzenie, działasz w ten sposób, wyślij to używając bezpośrednio emocjonalnej części mózgu. Jeżeli patrzymy na pola zewnętrzne, magnetyczne dookoła człowieka, one przepływają cały czas non-stop. Teraz jak każdy z nas siedzi przy biurku przed komputerem, cały czas pola magnetyczne, one cały czas się zmieniają. One są uzależnione od bezpośrednio naszych emocji, czyli mają różny potencjał, jeżeli chodzi o naszą emocjonalną część naszego ciała poprzez emocjonalną część mózgu. I oczywiście, jeżeli mówimy o polach grawitacyjnych, jeżeli je zwiększamy na zasadzie brania, dawania, bo na tym polega cały czas wymiana pól magnetyczno-grawitacyjnych. Gdziekolwiek się udamy, cały czas dajemy i pobieramy. Pobieramy to, co chcemy, dajemy bezwarunkowo. I w oparciu o te trzy podstawowe elementy można dojść do każdego celu i postępować zgodnie z etosem. Bardzo często jest sytuacja taka, że cel opracowałem, namęczyłem się, natomiast no za jakieś rzeczy się dzieją, że ten cel nie realizuje się. Jakie są podstawowe rzeczy, które warto zauważyć w tym momencie w takich przypadkach? Pierwsza rzecz, najprostsza. To nie jest cel dla mnie, czyli nieprawidłowo podszedłem do tego określania celu. Natomiast on ma dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, iż nie jest to rzeczywiście coś dla mnie lub nie jest to coś dla mnie na ten moment. Warto w takim razie skorzystać z tworzenia i z porozmawiania, mówiąc prosto, z duszą, za jakiś czas odnośnie tego celu. Być może jest również sytuacja taka, że cel jest jak najbardziej dla mnie, natomiast jeszcze, jakby to powiedzieć, nie dorosłem do tego, że potrafię zauważyć, iż mogę to osiągnąć. To są takie dwie podstawowe kwestie w tym przypadku, iż być może ten cel nie jest dla mnie. Wtedy może być pod górkę, jak najbardziej. Kolejną rzeczą jest bardzo prosta sprawa. Cel nie określiłem zgodnie z etosem. Bardzo dobrze, jeżeli nie jest realizowany, ponieważ nie został określony zgodnie z etosem. Kolejną rzeczą, nad którą warto się pochylić, jeżeli coś mi się nie udaje, to jest następująca rzecz, że aktualny potencjał pól magnetyczno-grawitacyjnych pod kątem emocjonalnym jest odmienny od tego, co charakteryzuje dany cel. Czyli jeżeli poprzez osiągnięcie celu, czy już życie w odpowiedniej sytuacji nasze emocje będą ulegały zmianie, to w tym momencie być może nie potrafimy tak operować polami magnetyczno-grawitacyjnymi poprzez emocjonalną część naszego mózgu, że ten cel jakby był dla nas jeszcze obecnie zwyczajnie niedostępny. Co trzeba zrobić w tym momencie? Zastanowić się właśnie nad tym, jak emocjonalnie podchodzimy do życia. Za chwileczkę, o ile dobrze pamiętam, ten wątek chyba omówię przy okazji innego przypadku. Kolejną rzeczą, która może się pojawić w przypadku, jeżeli ten mój cel nie realizuje się, czyli nie jest to łatwe, jest to trudne, pod górkę, męczę się i tak dalej, to jest następująca kwestia.
mam nadmierną wartość pól magnetycznych, czyli za bardzo chcę osiągnąć ten cel, czyli za bardzo i za często myślę o nim, nadaję zbyt dużą wartość tym polom. Oczywiście mówię o emocjach tylko i wyłącznie, bo tym sterujemy. Pola magnetyczne, jeżeli je uruchomimy, one są na odpowiedniej wartości. U każdego z nas one są różne. Czy można je zwiększyć? Tak, jak najbardziej. Cały czas je zwiększamy tutaj, w tym środowisku plazmowym. One z dnia na dzień są coraz większe. To jest odczuwalne. Jeżeli teraz zwiększam wartość pól magnetycznych, to co się dzieje? Zobaczmy, tutaj chyba na początku było właśnie bardzo dobrze pokazane. Co się dzieje? O właśnie, w tym momencie pola magnetyczne rosną. Jeżeli ja cały czas intensywnie o czymś myślę, tylko i wyłącznie o tym, to wyobrazić sobie wystarczy tylko, że moje pola magnetyczne na zewnątrz, pod tym kątem, one aż puchną. Czyli to, co chcę, żeby wydarzyło się, zamanifestowało się w tej fizyczności, de facto nie ma szans, żeby się przybliżyło ze względu na wartość nadmierną moich pól magnetycznych. Co należy zrobić? Zwyczajnie obniżyć tę wartość, a więc metod jest naprawdę dziesiątki, setki, tutaj na tygodnie czy dni omawiania można byłoby. Najprostszą metodą jest po prostu zapomnieć o tym, że chcę ten cel zrealizować. Brzmi to paradoksalnie, ale to jest najlepsze. I zająć się działaniem. Zająć się działaniem, mając na względzie cały czas ten balans, dlatego system balansujący jako nasze ciało, balans pomiędzy polami magnetyczno-grawitacyjnymi. No i kolejne rzeczy, które mogą się wydarzyć. No mogą. Tutaj można by wymyślać, czy przedstawiać, może nie wymyślać, ale przedstawiać jeszcze wiele zależności, które mają miejsce, ale jak zawsze nie ma tyle czasu, żeby w takich prezentacjach to zawrzeć. Co jeszcze chciałbym powiedzieć odnośnie tych rzeczy i pól magnetyczno-grawitacyjnych? Dlaczego spotyka mnie to, czego nie chcę? Są bardzo takie często sytuacje. Co zrobić w takim przypadku? Pierwsza rzecz, sprawdź, jaki potencjał mają twoje pola magnetyczno-grawitacyjne. Pamiętacie zapewne ten slajd, jak prezentowałem odnośnie budowania optymalnego naszego zdrowia, w jaki sposób moje myśli poprzez emocjonalną część mózgu tworzą te żółte, fajne komórki i te czerwone, wybuchowe, tych, których nie chcemy. A więc jeżeli po godzinie, czy po całym dniu, czy po tygodniu ustalę, które z moich emocji występują najczęściej, a więc zrobię, jeżeli oczywiście mi na tym zależy, jeżeli chcę podziałać, bo mam podobno wolny wybór, to w tym momencie ustalam, które z tych emocji należy w jakiś sposób zneutralizować, zmniejszyć, a tym samym zmieniam potencjał pól magnetyczno-grawitacyjnych, czyli zmieniam swoje emocje, zmienia się ten potencjał. Czy to będzie długo trwało? No właśnie, po prawej stronie ten znaczek RNA i DNA. O ile komórka pobiera informacje na bieżąco, w jaki sposób ma powstać poprzez informacje z DNA, a więc tego kwasu dezoksyrybonukleinowego, którego z kolei charakterystykę, to o czym fundacja mówi, zmieniamy poprzez kwas rybonukleinowy, a więc RNA, to również dotyczy to tego samego, a więc zewnętrznej naszej sytuacji, a więc nie tylko organizm, ale DNA ma również wpływ na to, co dzieje się na zewnątrz, ponieważ ma wpływ na zewnętrzne pola magnetyczne. Czy to długo trwa? Fundacja powiedziała, z tego co ja wychwyciłem, dwukrotnie. Padła liczba dni, 14 dni i 2 tygodnie. Chyba jest to samo. Ja mogę zasygnalizować, że pomiędzy 7 a 10 dni zaczyna się obserwować
realizację celu. Jeżeli obserwuję, podjąłem decyzję, po tygodniu do 10 dni widzę zmiany następujące w rzeczywistości mnie otaczającej w związku z przyjętym celem i działaniami polegającymi na kroczeniu do realizacji tego celu poprzez odpowiedni balans pól magnetyczno-grawitacyjnych. Mniej więcej 7-10 dni, fundacja mówi 14, także myślę, że jest to podobnie. A więc tylko i wyłącznie próbować i doświadczać. A więc jeżeli coś mnie spotyka, czego nie chcę, analizuję, jakie to są emocje, zmieniam potencjał tych pól, zmieniając właśnie te emocje dokładnie tak samo, jak robiłem to przy okazji balansu mojego ciała pod kątem zdrowotnym. O, i teraz ciekawa rzecz. Dlaczego rzeczy, których najbardziej nie chcę, czyli tych, których się boję, że się wydarzą, one manifestują się szybko, łatwo i skutecznie? Rzeczywiście tak jest. Jeżeli czegokolwiek się boję, bach, momentalnie dochodzi do manifestacji. Warto zastanowić się w tym momencie, czym jest to boję się, że i na przykład nie chcę, aby się coś tam wydarzyło. Jest to zwyczajnie emocja wywołana naszym strachem. Strachem przed czymkolwiek, strachem przed utratą czegokolwiek, strachem przed utratą kogokolwiek, stratą przed czymś, że czegoś nie zdobędę, strachem. Jest to potężna emocja. I teraz jeżeli pochylić się nad tą emocją, a naprawdę warto przeanalizować swój indywidualny strach, swoje emocje związane ze strachem. Myślę, że one będą bardzo podobne jedna do drugiej, jeśli chodzi o nas, natomiast każdy przeżywa to indywidualnie. Myślę, że wspólny mianownik będzie następujący. Strach każdy z nas odczuwa w środku naszego ciała. Jeżeli przywołam sobie sytuację, uruchamiam wyobraźnię, uruchamiam 5 zmysłów umysłu logicznego i przywołuję sytuację, podczas której się boję, nie tylko stresuję, ale autentycznie jest to dla mnie strach przed jakimś wydarzeniem, obserwuję, co dzieje się z moimi emocjami i co dzieje się z polami, które są we mnie i na zewnątrz mnie, a więc co dzieje się z polami grawitacyjnymi i co dzieje się z polami magnetycznymi. Sugeruję przećwiczyć to, przećwiczyć po to, żeby przestać bać się strachu. Jeżeli sprawdzę, że mój strach to przede wszystkim pola grawitacyjne, a więc wtedy ja zamykam się w sobie, czuję strach w środku, na zewnątrz nie czuję niczego, wręcz czuję pustkę dookoła, a czuję potężne emocje wewnątrz siebie. Jak najbardziej człowiek się boi, kuląc się, prawda? Czyli zwierając swoje ciało, skupiając się. Co się dzieje wtedy, kiedy rosną nasze pola grawitacyjne? Dokładnie, momentalnie przyciągamy wolną plazmę, odpowiednią dla tych emocji pod kątem tego strachu. Czyli jeżeli ja się boję czegokolwiek, automatycznie moje pola grawitacyjne są tak potężne, że przywołuję sytuację, wydarzenie, osobę, cokolwiek, która dostarczy mi tych emocji z zewnątrz. Warto pomyśleć, czyli bardzo, bardzo prosta sytuacja. Dlaczego rzeczy, których się boję, manifestują się bardzo szybko, łatwo i skutecznie? Dlatego, że pól magnetycznych na zewnątrz nie ma. Jeżeli ja jestem w stanie na przykład strachu przez 3/4 dnia, że czegoś się boję, to łatwo sobie wyobrazić, co będzie się działo wieczorem, co się stanie za tydzień, co się stanie za rok. To jest odpowiedź na pytanie, to, co będzie, a jeżeli teraz coś się dzieje, to zobacz, co działo się tydzień temu, miesiąc temu, czy przez rok, czy przez 2-3 lata ostatnie, w jakim stanie emocjonalnym byłem i jakie obecna sytuacja
jest dookoła mnie. Bardzo fajna rzecz, żeby przezwyciężyć strach. Jak można przezwyciężyć strach? Jest kilka fajnych sposobów. Najprostszy powiem i najszybszy, dokładnie przeżyć sytuację związaną z danym strachem. Ale być może będzie jeszcze okazja, żeby o tych rzeczach porozmawiać. Dlatego sygnalizuję, dlaczego te sytuacje pojawiają się bardzo szybko. Kolejna rzecz, chyba jedna z ostatnich, bo pilnuję czasu. Co zrobić, kiedy spotyka mnie to, czego nie planuję lub że jest to dla mnie złe? W jakich sytuacjach mamy do czynienia z czymś takim? Jeżeli mam swój cel i jakikolwiek on będzie, czy będzie ten długoterminowy, czy krótkoterminowy, jeżeli na przykład chcę jechać na spotkanie, umówiłem się o 9 rano, to wiem, że muszę wstać o 7, biorę toaletę, jem śniadanie, wsiadam w jakiś środek komunikacji, na przykład samochód, i o 8 wyjeżdżam, żeby na 9 dojechać na spotkanie. Jeżeli za 15:09 czy o 8:30 złapię gumę, to jest to coś, co nie planuję. Co wtedy zrobić? Dokładnie zmienić potencjał swoich pól magnetyczno-grawitacyjnych. I dlaczego o tym mówię? Jeżeli ten cel jest korekt, jest wszystko zgodnie z etosem i tak dalej, te wszystkie elementy są zachowane, to w takiej sytuacji jest bardzo prosta metoda, którą się dzielę. Jeżeli przyjmiesz daną sytuację, dane wydarzenie emocjonalnie, ale naprawdę emocjonalnie, jeżeli potrafisz to zrobić w taki sposób, że ta sytuacja, nawet z złapaniem tej panny, gdzie pobrudzisz sobie koszulę białą, wykrochmaloną, pięknie wyprasowaną i wejdziesz emocjonalnie w taki sposób, że ta sytuacja, uznasz ją, że ona jest dla ciebie pomyślna i będzie działała na twoją korzyść, to dokładnie tak będzie. Skuteczność jest stuprocentowa w takich przypadkach. Czyli każde wydarzenie przyjmuję jako korzystne dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że tylko i wyłącznie umysł logiczny dokonał takiej analizy, że jest to dla nas coś nie tak. Natomiast pamiętajmy, po lewej stronie na dole, dusza, emocje, fizyczność. Dusza to 80%, trzymajmy się tego, tych wielkości, fizyczność 20%. Co będzie miało w cudzysłowie rację, będzie miała 20% czy 80%. Umysł logiczny nie jest w stanie przewidzieć pewnych sytuacji i nie ma zielonego pojęcia o tym. Wystarczy tylko w tym momencie umysł logiczny przekonać do tego, żeby pilnował tylko, że ma w cudzysłowie się cieszyć z takiej sytuacji albo przerobić ją, przewartościować pola magnetyczno-grawitacyjne i będzie to korzystne. Skuteczność 100%. Ok. Parę takich podsumowań, podsumowujących zdań. Chcesz zacząć? Zależy od ciebie. Wolny wybór. Każdy reaktor jest kopią nas samych. Każdy reaktor jest kopią naszych emocji. Mówię tutaj o wolnej plazmie i w tym momencie źródle pól magnetyczno-grawitacyjnych. Każdy reaktor jest kopią twojej duszy. Czyli my jesteśmy kopią naszej duszy. Zmiana fizyczności będzie kopią naszych reaktorów. Używajmy wolnej plazmy i drugiej wolnej plazmy, która jest naszą myślą. Wkładamy do tego procesu krew umysłu. Dotykamy emocji w nawiązaniu do tego, co chcemy uzyskać, a fizyczność będzie odpowiadać. Wkładamy emocje, duszę, fizyczny mózg. Adaptujemy się do sytuacji różnych automatycznie. Dalej, bardzo ważna rzecz, emocjonalna część mózgu to podstawa egzystencji człowieka. Jest ona również połączeniem duszy człowieka z fizycznością. Dlatego jeżeli zmieniamy swoje emocje, zmienia się nasza emocjonalna część, a później po jej otworzeniu się jest właśnie czas na te aspekty fizyczne. I dalej. Warto pamiętać, że myśli są plazmą, ale są tylko źródłem energii pól magnetyczno-grawitacyjnych. Cały czas warto pamiętać, że w tym procesie chodzi o nasze emocje.
I pytania, czy ktoś może zrealizować proces wykropkowany, każdy proces, mam tu na myśli, za mnie samego? Dlaczego tak często brakuje mi wytrwałości? Na ile rzeczywiście mój wybór jest całkowicie, absolutnie całkowicie wolny? I dlaczego tak często pojawia się brak systematyczności? Prowokacyjnie te trzy ostatnie slajdy, bo one są skopiowane dokładnie z prezentacji, które przygotowywałem odnośnie procesu balansu ciała, aby dojść do optymalnego, do idealnego zdrowia. A więc jeżeli spojrzymy do wewnątrz, do nas, do naszego ciała i dokonamy tych przemyśleń, tych doświadczeń, zauważamy, że to, co robimy odnośnie naszego organizmu, dokładnie przydaje nam się na zewnątrz. Lub inaczej, jeżeli to, co robimy z naszym organizmem, nagle zmienia automatycznie naszą rzeczywistość. To, o czym wspominałem, jeżeli wchodzisz w proces balansu, to w tym momencie spodziewaj się, że zmieni się twoje życie, całe życie. Nagle zaczniesz doświadczać tak przyjemnych rzeczy, nawet zdrowiejąc. Dusza jest piękną, wolną plazmą, która potrafi w cudzysłowie zmusić fizyczność w różny sposób, aby rzeczywiście dojść do pewnych wniosków, do pewnych koncepcji, które pozwolą na to, aby z fizycznością stworzyć jedność. I w tym momencie, jeżeli patrzymy na proces balansu ciała tego wewnątrz i patrzymy właśnie na system balansujący do balansowania polami magnetyczno-grawitacyjnymi, ale do tworzenia tej fizyczności, tej manifestacji zewnętrznej, dokładnie znajdujemy pełną analogię i te dwa rysuneczki z 10 szczegółami znowu odchodzą do lamusa, bo tak naprawdę nie ma tutaj żadnych różnic. Życzę wszystkim, żeby jakiekolwiek cele by one nie były, a bardzo często stanowią podstawę do tego, żeby zrozumieć, że można zrobić bardzo wiele rzeczy jeszcze ponad te prozaiczne, takie nazwałbym to przyziemne sprawy, bo jest tak wiele pięknych rzeczy do zrobienia i mamy wspólnie do zrobienia na Ziemi, żeby ruszyć, zrozumieć, doświadczyć, wiedzieć skąd się to bierze, jaki mam na to wpływ. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, miłego jak zawsze wieczoru i do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Piotrze. Czy mogę zaprosić kolejnego rozmówcę? Paweł, czy chcesz zabrać głos? Nie. Marcin? Żartowałem. Aha, okej. Okay. Tylko potrzebowałbym tutaj te slajdy, które wam wysłałem. Ja już jestem też, tylko musiałem sobie słuchawki po prostu podłączyć, bo trochę byłem zajęty czym innym. Który slajd byś sobie życzył, Paweł? No zacznijmy od początku, czyli od przedstawienia tego mniej więcej, co było na prywatnych nauczaniach, czyli ta prezentacja PPX. PowerPointa. Tak prosto. To jest generalnie skrót 172, czyli dzisiejszego teachingu. Ta prezentacja była przedstawiana przez Jima z Australii, Jima i Elizę w sumie, którzy w pewnym sensie stanęli na czele jak gdyby edukacyjnej komórki. Więc no, jedziemy dalej, jakbyśmy mogli. No dobra, czyli tutaj po prostu było to w pewien sposób przedstawione, co było w ostatnim tygodniu, czyli że tutaj jeden z wykładowców, Mario, pokazywał nowe zrozumienie tak naprawdę układu pierwiastkowego i było to bardziej w zrozumieniu, powiedzmy, w oparciu o kwiat życia. Dobra, dalej. Później, jak tutaj jest napisane, jego ekscelencja Alex z Afryki, wiemy chyba wszyscy dobrze, kto to jest Alex Erbanga, pokazywał swój nowy projekt generatora w pewien sposób, który będzie na pewno pokazywany w najbliższym czasie.
dalej. Później kolejnego dnia John Bliven, osoba, która jest główną osobą, jeżeli chodzi o, powiedzmy, sprawy fabrykanckie i produkcyjne, pokazywali nowe rozwiązania i nowe, może nie zastosowania, ale nowe elementy, które są w sprzedaży w Cash Foundation jako elementy produkcyjne. No i kolejny, powiedzmy, cały tydzień, gdzie wielu studentów po prostu tworzyło podstawowy alfabet dla tych, którzy będą się przyłączać do nowej struktury, może to źle zabrzmi, ale do nowego stylu nauczania Cash Foundation, który też będzie bardzo mocno oparty o KFWiki. Mam nadzieję, że wszyscy doskonale wiedzą, co to jest już KFWiki i byli na niej, ok? I to, co będzie teraz w tym tygodniu, czyli będziemy mieli Kevina Blundella, który będzie mówił, jak można w pewien sposób wprowadzić pewne elementy, może nie, że te marketingowe, ale jak pozwolić albo stworzyć różne marki poprzez właśnie dystrybucję światową Cash Foundation. Doktor Rodrigo będzie pokazywał swoją metodę tworzenia tritium i jego, powiedzmy, sposób zrozumienia plazmy przy użyciu kręcących się reaktorków, czyli dynamicznych reaktorów. No i oczywiście Armand do nas dołączy jako główna osoba z Centrum Innowacyjnego, która będzie też pewnie pokazywała ciekawe rzeczy w tym tygodniu. Będziemy mieli także Ryunu Zhu i tą drugą osobę. Są to Chińczycy, więc troszeczkę ciężko z pronuncjacją u mnie. Którzy będą tutaj opowiadać nam o tym, jak wykorzystują plazmę w medycynie, tradycyjnej medycynie chińskiej. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawy element i tutaj warto też jak gdyby zwrócić na niego uwagę. Natomiast to wszystko jest na prywatnych nauczaniach. No. Możemy dalej. No i oczywiście każdy może stać się studentem Cash Foundation. Możecie zaaplajować, czyli zgłosić swoje uczestnictwo na kfssi.org. Możecie wykorzystać też naszą polską witrynę kfssi.edu.pl. na której też znajdziecie formularz do wypełnienia i wszelkie inne elementy, które są związane z tym. Tutaj są pokazane wszystkie języki, które na chwilę obecną prowadzą publiczne nauczania. Co prawda nasza polska godzina jest troszeczkę źle podana, ale będziemy musieli to chyba skorygować, ponieważ my zaczynamy o godzinie 19, nie 18. Dobra. No i to już koniec, jeżeli chodzi o tę prezentację. Aha, no dobra. To jeżeli chodzi o to, co było na prywatnych nauczaniach, żeby pokazać, że nie próżnujemy, pracujemy cały czas nie tylko nad swoją wiedzą, ale też tworzymy coś dla innych przy okazji, żeby można było mieć łatwiejszy, szybszy dostęp i niekoniecznie iść przez kolejne 600 tysięcy godzin oglądania workshopów z nadzieją, że znajdę akurat w nim coś, co jest jak gdyby moim elementem, z którego wychodzę do tej wiedzy. Teraz jeżeli chodzi o skrót, jakbym mógł prosić, żebyście mi tam wyświetlili ten skrót mój, no bo 5-godzinne wykłady ciężko jest w gruncie rzeczy zapamiętać, więc sobie zrobiłem małe streszczenie. Już daj mi chwilkę, zaraz będzie. No dobra. A przy okazji tutaj chciałem wspomnieć, że od przyszłego tygodnia dr Kesze zaczyna serię interview, czyli wywiadów na przestrzeni przeróżnych stacji. Oczywiście większość będzie robiona w języku angielskim, więc pewnie tłumacze będą mieli bardzo dużo pracy do wykonania i tutaj przy okazji
Kolejny apel do tych wszystkich, którzy mają ochotę nam pomóc w tłumaczeniach, korektach, transkrypcji itd., itd. Jak najbardziej Was zapraszamy. Możecie nas znaleźć na właśnie kfssi.edu.pl. Możecie nas znaleźć na KFSSI Polska i tak dalej, i tak dalej, gdzie możecie po prostu wysłać maila z krótkim opisem, w sensie tłumaczenia lub korekta, i wtedy wiemy, jak i gdzie możemy po prostu zorganizować pewne wytłumaczenie, jak pracujemy. Czyli dzisiaj generalnie zaczęło się tak, jak zaczęło się w zeszłym tygodniu. Doktor Kesze poprosił członków Rady Wszechświata, było chyba ich dwóch czy trzech, którzy wypowiadali swoje życzenia. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać transparentność i siłę działania, intencji i powiedzmy pewnego rodzaju transparentności, a ma to bardzo dużo znaczenie, bardzo duże znaczenie i implikacje w stosunku do tego, co wydarzy albo ma się wydarzyć, lub co jest zaplanowane na przestrzeni jesieni, zimy tego roku i tego, co tak naprawdę, albo czego dotyczy wizyta Trumpa. To jest chyba bodajże za tydzień czy za dwa tygodnie w Brukseli, która jest zupełnie czym innym w podłożu, aniżeli jest to podawane normalnie w prasie. Więc dlatego, tak jak dr Kesze w zeszłym tygodniu powiedział, że bardzo otwarcie zresztą, że Rada Wszechświata w bardzo krótkim okresie przejmie funkcję Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. I nie jest to tylko po prostu czcze gadanie, ale po prostu ten proces już się zaczął tak naprawdę, można powiedzieć, rok temu. Natomiast pola plazmy zaczynają jak gdyby nabierać swojej struktury, swojego kształtu, a jednocześnie też siły oddziaływania, co wielu z nas odczuwa na przestrzeni zrozumienia technologii, że tak to nazwę. Czyli tutaj ten drugi punkt był odnośnie Trumpa w Europie, trzeci były właśnie te nadchodzące interview, piąty, ponieważ dzisiaj dr Kesze troszeczkę zmienił styl nauczania, zamiast sam wyjść z dodatkiem do wiedzy, po prostu zapytał się, co wam brakuje. I wszyscy ci, którzy powiedzmy mieli możliwość zajęcia głosu, bo kolejka się zrobiła po paru minutach dość duża, więc kto nie wykazał się refleksem, ten gapa w gruncie rzeczy. I ludzie zaczęli zadawać pytanie. Jedno z pytań tych pierwszych było właśnie Gansy z Gansów, gdzie dr Kesze opisywał o tym, żeby jak zrobić Gansy z Gansów. Myślę, że ten kawałek jest warty do przetłumaczenia. Ja jedynie tutaj skróciłem to wszystko, że to jest w sensie jednej torebki, załóżmy 300, drugiej 600 po przeciwległej stronie. I najważniejsza jest tutaj proporcja, ponieważ jak patrzymy w strukturę plazmy, proporcja plazmy jest, powiedzmy, tak jak w kwiecie życia. To nie jest do końca potęga, ponieważ ma to później swoje inne troszeczkę implikacje. Ale najprościej jest założyć, że jeżeli używam jedno coś czegoś, czyli jedną jednostkę czegoś, po drugiej stronie muszę mieć dwie. Ale jeżeli za tą dwie umieszczę cztery, to mam znowu flow proporcjonalny, czyli znowu jest przepływ plazmy. To wynika mniej więcej też z budowy, jak spojrzymy na kwiat życia, ale nie na 2D, tylko spojrzymy na kwiat życia w 3D, wtedy możemy sobie bardziej jak gdyby zauważyć, gdzie te pola magnetyczno-grawitacyjne, a w kwiecie życia bardzo dokładnie je widać, szczególnie te, które tworzą określone rdzenie określonych struktur, wtedy zrozumiemy, skąd się bierze ta proporcja. Tak? Dlaczego proporcja musi w gruncie rzeczy występować, i to samo odnosi się właśnie do produkcji Gansów z Gansów, czyli tak naprawdę w naszej spirali idziemy troszeczkę wyżej. Spirali oczywiście siły pól magnetyczno-grawitacyjnych. Generalnie w naszym ludzkim życiu opieramy się, tak jak dr Kesze mówił, na bardzo dużych elementach, które charakteryzują się kwasowością, czyli są powiedzmy poniżej, teoretycznie załóżmy 6,
Ja wiem, że 7 jest neutralne, ale my w naszym życiu używamy mnóstwo rzeczy, które jest poniżej 6, gdzie w gruncie rzeczy kwasowość, jeżeli się charakteryzuje magnetyzmem, czyli zaczyna oddawać strukturę energii z naszego nie tylko organizmu, ale z całości naszej struktury, gdzie w gruncie rzeczy możemy zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne elementy. Pierwszy element to jest to, że kiedy zamierzamy coś grawitacyjnie osiągnąć, czyli przyciągnąć, zwiększyć swoją strukturę, zarówno energetyczną, czy emocjonalną, czy jakąkolwiek w fizyczności, odbywa się to w dwóch stanach, w cieczy i w gazie, a my żyjemy w stanie gazu jako ludzie, czyli w kondycji atmosferycznej gazowej, jest głównym graczem, jest tutaj tlen. Kolejnym pomniejszym jak gdyby graczem, który odnosi się do materii, jest żelazo. Teraz oba gradienty, tlen i żelazo, mają bardzo duże znaczenie w stosunku wybudowania spaceshipu. Masakrycznie olbrzymie zastosowanie to ma. Ja wiem, że to dzisiaj dla co niektórych może brzmieć jak mambo jumbo, ale nie przejmujcie się z czasem, a może już nawet jutro, a może nawet za chwilę dojdziecie do zrozumienia, gdzie zaczniecie rozumieć, co mamy na myśli pod pojęciem tlen i żelazo i dlaczego te dwa gradienty grawitacyjne, jeden w strukturze emocjonalnej, drugi w strukturze fizyczności człowieka, odgrywają tak ważną rolę. W momencie, kiedy przestajemy jak gdyby być tak bardzo magnetyczni, jesteśmy w stanie też zwrócić uwagę na grawitacyjność. I to jest właśnie to, czego my ludzie na chwilę obecną nie widzimy, albo inaczej, nie chcemy zauważyć, ponieważ na pewno byśmy to byli w stanie zauważyć, jeżeli byśmy tylko chcieli, że my jesteśmy zbyt rozrzutni. Wyrzucamy plazmatyczną energię na prawo, na lewo, bez umiejętności kierowania jej, bez nawet zrozumienia, że ja mogę ją w ogóle kierować, a już nie wspominamy nic o tym, co możemy nazwać grawitacyjnym zaciąganiem z powrotem swojej własnej plazmy. Tak samo jak planeta, duża część jej pól magnetyczno-grawitacyjnych wraca do niej samej. Proces bankingu, plazmatycznego bankingu. Mogę się założyć, że jakbyśmy rozmawiali z 99% napotkanych osób na ulicy, nie wiedzieliby w ogóle, o czym jest mowa. Już nie mówię o plazmie, ale generalnie o zwracaniu swojej własnej energii do siebie samego. Wielu ludzi to lubi nazywać w potocznym języku kochaj siebie samego. Ja raczej jestem daleki od używania osobiście elementów kochania, miłości itd., ponieważ dla mnie to jest tylko i wyłącznie kolejny element siły pól magnetyczno-grawitacyjnych, który jest bardzo silny, zarówno magnetycznie, jak i grawitacyjnie. To trzeba pamiętać. Nie ma komponentu, który nie posiada jednego z tych dwóch. A więc im bardziej jestem magnetyczny, tym po drugiej stronie muszę być bardziej grawitacyjny, bo to, co daję, to zabieram. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego to, co nazywamy przyjemność, to, co nazywamy miłość, to, co nazywamy różnego rodzaju przyjemności życiowe, fizyczności, to już jest nasze odzwierciedlenie, w jakiej kategorii pól się poruszamy, na jakiej kategorii pól operujemy. Jeżeli zaczynamy operować tylko i wyłącznie na jednym kierunku tych pól, to nieważne, czy to będzie strach, czy to będzie miłość, czy to będzie uwielbienie do kogo innego, nie ma znaczenia. I tak wyrzucamy ciągle w jednym kierunku, a nawet nie w jednym kierunku, tylko rozrzucamy to. Jeżeli rozumiemy funkcjonowanie tego samego w drugą stronę, jesteśmy w tym samym czasie, kiedy dajemy na zewnątrz absorbować sami. To się nazywa plazmatyczne bankowanie. W momencie, kiedy mówię, mówię do siebie. W momencie, kiedy mówię do was, zaczynam być rozrzutny. Zupełnie inna emocjonalna struktura następuje. Zobaczcie, jak wielu ludzi stresuje się przed powiedzeniem czegokolwiek do kogokolwiek. Wiecie dlaczego? Ponieważ on myśli, że on mówi do tego kogoś. Staje po stronie magnetycznej, a więc od razu jest wyciągnięta cała struktura
pól magnetyczno-grawitacyjnych, a więc osoba zaczyna spadać w strukturze sił swojego magnetyzmu, a więc zaczynają się pojawiać emocje zamieszania, emocja zdenerwowania, strachu i tak dalej, aż w końcu uzyskuje element, może nie zera, ale po prostu już więcej nie daje, bo nie ma z czego. Natomiast jeżeli osoby rozumieją, że mówią do siebie, nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby ta osoba zaczęła obniżać lot. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mówi do siebie, to karmi się magnetycznie. Swoim własnym magnetyzmem wraca do swojej własnej grawitacji. Tak postępują wielcy mówcy całego świata. Tylko że nigdy nie było to nazywane w odpowiednie sposoby, nigdy to nie było przedstawione naukowo, zawsze to było przedstawiane na zasadzie treningów, albo on ma dobrego trenera, bo ktoś mu napisał dobrą przemowę i tak dalej, i tak dalej. Absolutna nieprawda. W większości przypadków są to ludzie, którzy niekoniecznie musieli zrozumieć proces przepływu pól, ale wiedzieli, że jeżeli mówią do siebie, mają większą strukturę przebicia, ponieważ wracają pola do siebie, a to, co zostaje tam, i tak jest nawet za dużo dla tych, którzy nawet będą chcieli z tego wziąć. Chociaż słowo za dużo tutaj nie ma większego znaczenia, ponieważ w plaźmie nie bierzemy ilości, a tylko siłę pól, co jest olbrzymią różnicą. Sprawia to, że gra zupełnie jest o co innego. Jeżeli teraz używamy na przykład w środowisku słonej wody, gdzie woda tworzy kolejną grawitację, tak naprawdę łączy się to, chodzi tutaj o połączenie wodoru z chlorem. Pewnie prywatni studenci pamiętają, jak żeśmy omawiali stosunek chloru do powstawania struktury aminokwasowej i tak naprawdę czym jest chlor w stosunku do całej struktury, jeżeli chodzi o aminokwas, czyli jest niczym innym jak smarowaniem i izolatorem. Tutaj dokładnie się dzieje to samo. Chlor z naszego pudełka, pojemnika z wodą wyciąga, absorbuje wodór, uwalniając od swojej własnej grawitacyjnej struktury tlen. I wtedy ten tlen jest w stanie interreagować ze strukturami zewnętrznymi ze środowiska, czyli między innymi przyciągać coś, co możemy nazwać plazmą węgla. Jeżeli teraz produkujemy gansy, i to nie muszą być gansy z gansów, i to jest to, co powtarzaliśmy wielokrotnie, w jednym pudełku CO2 znajduje się cały przekrój wszechświata. Łącznie z tym, co możemy opisać za pomocą tablicy Mendelejewa, jak i to, co grubo, grubo, grubo wykracza poza niego w plazmatycznej kondycji, w plazmatycznym warunku. Doktor Kesze to zauważył teraz tutaj też po raz kolejny. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi zacznie już rozumieć proces produkcji gansów i łatwość ich asymilacji ze samym sobą. Później doktor Kesze zaczął poruszać tematy troszeczkę medyczne, jak pozbyć się kamienia nerkowego. Ale powiem wam szczerze, z mojego własnego zrozumienia doktor Kesze mówił dzisiaj, że będziemy rozmawiać o też spaceshipach, o tym, jak nauczyć się latać. W pewnym sensie otwarcie o tym nie powiedział, ale to, co ja osobiście odebrałem i tym bym chciał się z wami podzielić, ponieważ to jest tylko i wyłącznie mój osobisty odbiór, w momencie, kiedy zaczął mówić o tym, dlaczego kości stały się takie, jakie są, dlaczego tworzą się kamienie w nerkach. Ci, co rozumieją już interakcje pomiędzy strukturami i elementami swojego ciała, próbują uzyskać na zewnątrz strukturę, która nazywa się skórą spaceshipa. Właśnie tą skórę, dzisiaj to tak zrozumiałem, uzyskujemy dokładnie w ten sam sposób, jak nerka tworzy kamień w swojej własnej strukturze wewnętrznej. Tylko że odwracamy proces jak gdyby na lewą stronę, czyli robimy to na zewnętrznej części. To samo robią nasze kości. Aby kość stała się stanem,
powiedzmy na tyle twardym, jak ją postrzegamy, że nie idzie jej złamać, z ledwością jest w pewien sposób naginalna, jest do tego potrzebny odpowiedni rodzaj soli. Ale jeżeli rozumiemy sól poprzez jeden element, że poprzez dwa elementy w sumie. Pierwszy to jest smarowanie i izolacja wewnętrznej struktury, a drugi jest niczym innym jak dodatkową porcją energii, która zaczyna manipulować jej strukturą, jej plazmą. Wtedy uzyskujemy coś, co możemy nazwać spowolnionym polem, ponieważ różnica potencjałów jest na tyle duża, że one zwalniają do tak, powiedzmy, elementalnej struktury, gdzie w naszym mniemaniu wydaje nam się, że to reprezentuje materię. To jest kolejnym elementem do tego, który pokazuje nam w pewien sposób, jak może tak, może nie, wykorzystać nerki do struktury zewnętrznej spaceshipa. To jest to, w jaki sposób ja to zrozumiałem i wiele osób, które już zaczynają się bawić w ten sposób, rozumieją, że nerki są dosyć ważnym graczem. A szczególnie ci, którzy mają powiększone nerki albo po tak zwane podwójne nerki. To jest do przemyślenia, moi drodzy. To jest do głębokiego przeanalizowania i przetestowania. Ale z tego, co widzimy po naszych eksperymentach, nerki nie są największym graczem. Są graczem w tym środowisku, w którym się znajdujemy. Ale ich umieszczenie, czyli alokacja w naszym ciele, ich struktura i to, jak możemy wykorzystać ich potencjał magnetyczno-grawitacyjny, może mieć bardzo duże zastosowanie w przyszłości w kreacji skóry spaceshipa. Tak naprawdę skąd to się wzięło, tak jak tutaj sobie zapisałem sentencję doktora Keshe, ciało nauczyło się odwzorowywać środowisko zewnętrzne nerki do wewnętrznej, czyli do wewnętrznego środowiska, co prowadzi do próby produkcji kości, w cudzysłowie kości, czyli tego kamienia w nerce. Tak nasz organizm zaczął produkować kalcjum, czyli wapń, budując naszą strukturę kostną. Właśnie odwzorowując środowisko zewnętrzne i przenosząc jego strukturę do swojej wewnętrznej struktury. Mam nadzieję, że to jest w miarę dla wszystkich zrozumiałe. Teraz, wracając już do medycznego zastosowania. Przy usuwaniu kamieni lub chęci usuwania kamieni z nerek wystarczy nam jeden pac, jedna łatka do użycia, ponieważ nie potrzebujemy tutaj przepływu energii, aby wyrównać, zbalansować strukturę. Potrzebujemy wyczerpać strukturę, czyli zmniejszyć ich siłę pól magnetyczno-grawitacyjnych do struktury, która już nie będzie materialną. I tutaj znowu potrzebne są delikatne badania medyczne, które wykażą nam, co jest elementem tworzącym pestkę kamienia. Bo z pestką kamienia jest dokładnie ta sama historia, co z pestką raka. Musimy zidentyfikować punkt grawitacyjny tworzący strukturę na zewnątrz. Jeżeli tą technologię zaczniemy opanowywać w wielu elementach, transplantacja jest zupełnie niepotrzebna. Nawet organów, które uważamy na dzień dzisiejszy, że są absolutnie niezastąpione, takie jak serce czy mózg, one są w stanie być reprodukowane. Tak samo jak są w stanie odrastać kończyny. Trzeba tylko zastosować odpowiedni nanomateriał z odpowiednią miksturą gansu przy amputowanej kończynie i mogę się założyć, że zobaczymy efekty po kilku miesiącach, które będą szokowały wielu. Doktor Keshe to opisywał ponad rok temu, jak można odbudowywać w bardzo prosty sposób strukturę amputowanych kończyn. Później cały teaching przeszedł na, powiedzmy, troszeczkę bardziej, może nie jeszcze polityczne, ale w pewien sposób poszedł w kierunku
zjawisk, które obecnie następują w świecie albo na kulisach, albo za kulisami, to będzie bardziej po polsku, politycznej sceny, gdzie, moi drodzy, no, rozgrywa się tak naprawdę eliminacja większości prawie 6,5 miliarda ludzi przez tak zwanych Illuminatis, tak? Czy jak oni się tam nazywają? Ja akurat nie jestem wielkim znawcą tematu, jedynie tyle, co przekazuję tutaj pewnego rodzaju informacje, którzy planują w pewien sposób zmniejszyć populację ludzkości do 500 milionów w bardzo krótkim czasie. Między innymi właśnie dlatego Trump odwiedza Brukselę, między innymi właśnie dlatego papież będzie miał wizytę na przełomie jesieni i zimy w Chinach. Są to wszystko rzeczy ustawione po to, aby podzielić Chiny, w międzyczasie doprowadzając do wielkiego konfliktu, gdzie broń, jak już wiemy, z 64. Knowledge Seeker Workshopu została wyprodukowana na zlecenie Watykanu, które jest przeolbrzymio większe niż zlecenie, które było doprowadzone do firm zbrojeniowych sprzed II wojny światowej. A więc możecie sobie wyobrazić, ile tej broni leży i zalega, czekając na odpowiednie użycie. Wiadomo, jeżeli broń nie jest używana, to nie ma wartości, więc teraz trzeba znaleźć wartość dla broni. I więc to wszystko się dzieje, dlatego między innymi dr Keshe zaczyna tą serię interwiów, czyli tych wywiadów, gdzie będzie mówił na bieżąco. Będzie walił po prostu faktami na bieżąco, po co ten pojechał tam, po co to robią i tak dalej, i tak dalej. Teraz można się zapytać, skąd on to wie, bo przecież on z nimi rozmawia. Codziennie praktycznie utrzymuje kontakt z liderami, nie tylko światowymi, bo to są ludzie, którzy, powiedzmy, osłabiają fizyczność ludzkości, ale przede wszystkim jest w kontakcie z liderami religijnymi, którzy żerują ciągle na emocji, jakby tego nie nazwać. A więc uważam, że te interview i te serie interview będą dość ciekawe, i na pewno wiele faktów się dowiemy na temat wielu postaci, które obecnie są na rynku polityczno-religijnym albo w niedalekim czasie były na nim. I ich działalność, aktywność doprowadzała do tego, co na przykład mamy dzisiaj. Oczywiście było tutaj największe odwołanie do monarchii, ponieważ według tego, co dr Keshe mówi, największym problemem ludzkości, może nie problemem, ale największym ciemiężatorem ludzkości są dwie wyspy. Dla mnie to była absolutna nowość. Pierwsza to absolutnie wiadomo, UK, ale druga, że to jest Japonia. Tutaj akurat tego w ogóle się nie spodziewał, ale według doktora Keshe właśnie te dwie wyspy doprowadzają do, no, powiedzmy, wielu rzeczy, w których my dzisiaj myślimy, dlaczego tak jest, dlaczego tak powinno być. Co my tutaj dalej mamy? Oczywiście rozmowa o pokoju. Pokój to nie jest znowu kolejne puste słowo. W rozumieniu technologicznym i plazmatycznym jest to nic innego jak dodawanie do duszy tego, co jest jej potrzebne w danym momencie. A więc bezwarunkowe, plazmatyczne bankowanie. Cały czas kręcimy się wokół tego samego. Nawet jeżeli możemy powiedzieć, że ktoś był zły, to bycie w pokoju to nie jest ocenianie go. Bycie w pokoju jest dawanie mu bezwarunkowo tego, co potrzebuje, ale w duszy. Mam nadzieję, że to też jest dla wszystkich dość zrozumiałe. No i na początku myślałem, że to takie trochę trywialne pytanie, ale w gruncie rzeczy później stwierdziłem, że jednak ono nie jest tak trywialne, jakby się wydawało. Dlaczego? Ponieważ Paul Stogo zadał pytanie doktorowi Keshe odnośnie czarnej magii w Afryce. Okej, można powiedzieć czarna magia, ble, ble, ble. No przecież o co tu chodzi, tak? Przecież ona nie istnieje w Europie. Oczywiście w krajach afrykańskich, tutaj była ciekawa anegdotka podana przez doktora Keshe, ponieważ jak przyjechali do Gany, wynajęli dom, weszli do tego domu, to
w tym, to chyba nawet nie był dom, to było mieszkanie. W tym mieszkaniu była kłódka, zamknięta kłódka. No i tam od razu jakiś tam ganijczyk od razu mówił, że to jest czarna magia, że ktoś coś zamknął w tym domu i że tutaj nie warto mieszkać. No, doktor Kesze powiedział, no dobra, no stary, no skoro tak mówisz, no szanuję to, co mówisz, no to powiedz mi, jak się pozbyć, odczarować to. Oczywiście z pewną dozą tutaj humoru. Więc ten ganijczyk mu powiedział, że trzeba nasikać na tą kłódkę i wyrzucić ją do ubikacji. No i taką konkluzją doktora Kesze na sam koniec było, no to jeżeli tak sobie pomyślimy, no to pewnie w Ganie, w publicznych toaletach jest pełno kłódek leżących w kibelkach, tak? No bo skoro doktor Kesze znalazł w swoim domu takich kłódek, chyba 3 sztuki z tego, co opowiadał, no to możemy sobie wyobrazić. Natomiast to tak troszeczkę z dozy, jakby to powiedzieć, żartobliwa i oczywiście nie ujmując tutaj Afrykanom ani Ganijczykom, ale moi drodzy, czarna magia. I bardzo dobrze, że Paul Togo to w końcu wyciągnął i doktor Kesze to sprecyzował, to jest to, co wałkujemy cały czas na bieżąco. Wampiry energetyczne, coś tam zrobię w twoim domu, bla, bla, bli, bla, bla, bla. Jak mi zapłacisz, to nawet zrobię to do echnastego pokolenia wcielenia cokolwiek. Po pierwsze, reinkarnacja nie istnieje. Z plazmatycznego zrozumienia pól magnetyczno-grawitacyjnych nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja, tym bardziej jak karma. To jest wszystko czarna magia w Afryce. Chrześcijaństwo, diabeł, katolicyzm, kolejny element, który nazywamy czarną magią. A podobno jesteśmy tak bardzo cywilizowani i to w Afryce siedzą przy lampie naftowej i mają czarną magię. A jednak się okazuje, że my mamy tej czarnej magii tyle samo, co oni. Jeżeli ktoś myśli, że ktoś ma na niego wpływ, to oczywiście ten ktoś ma na niego wpływ wtedy, kiedy ta osoba mu na to pozwoli. I to jest najważniejszy, kluczowy element. A więc jeżeli ktoś kogoś chce zaczarować, to ja mu muszę osobiście pozwolić, wręcz zaakceptować jego zaczarowanie, jeżeli to mogę tak powiedzieć. To teraz kto kogo powinien rozgrzeszać w konfesjonale? Moi drodzy, zbliżamy się do etapu technologii, gdzie wiele rzeczy, nie tylko z samego pracowania w laboratoriach naszych, czy w przekazywaniu tej wiedzy dalej. Ta technologia zaczyna już dosięgać elementów, które są dalece, nawet w naszym dzisiejszym cywilizowanym świecie, głęboko zaryte jako kanony niedotykalności. I mówimy tutaj o religii, i mówimy tutaj o czarnej magii. Jedno z drugim jest dokładnie to samo. Jeżeli to rozumiemy, jeżeli rozumiemy, że mój wampir energetyczny to jest nic innego jak tylko mój emocjonalny filtr, który sam sobie nałożyłem, bo sam tak zdecydowałem, to teraz kto może to ściągnąć? Niech każdy sobie sam odpowie. Jeżeli dajemy bezwarunkową miłość i rozwijamy się w tym, co nazywamy najsilniejszą, czyli najgłębszą strukturą pól magnetyczno-grawitacyjnych. Nie ma szans, żeby ktokolwiek do kogokolwiek się dostał. Z emocjonalnej struktury oczywiście. Kiedyś ktoś zadał komuś pytanie i się zapytał, dlaczego do ciebie się nie można dostać? Wtedy ten ktoś odpowiedział, bo ja wiem, co robię. Pozycjonuję swoją duszę w stosunku do innych, bo ja jestem duszą. Wieczność jest duszą, moje emocje są duszą, moja dusza jest duszą. To jest tylko kwestia zwolnienia pól magnetycznych. Jeżeli to rozumiem, to pozycjonuję
się jako dusza, bo ja jestem duszą w każdej swojej postaci, tak, abym nie nakładał na siebie kolejnych filtrów emocjonalnych względem środowiska, albo przylegając do środowiska. Bardzo proste. I wtedy ta osoba się zapytała tej drugiej osoby, no dobra, no ale przecież są ludzie, którzy mogą to zrobić. I dziękuję doktorowi Kesze i Polowi z tego, że zadali dzisiaj to pytanie. Ponieważ w końcu było otwarcie powiedziane, to ty możesz to zrobić, a nie ktoś. Ktoś może ci to zasugerować, ale to ty swoją emocją to kreujesz. I sam wybierasz, w którym momencie, w jakiej postaci i w jakiej sile. A więc czary mary pryskają zupełnie. Teraz zobaczcie obrządki religijne. Chrzest, wieczmowanie, święta komunia. Jaki to ma sens? Nie mówię tylko o chrześcijaństwie, mówię tutaj o wszystkich rytuałach, które tak naprawdę są albo odbywają się na przekroju różnych religii. Piękno tej technologii jest to, że jej wykorzystanie jest tak wysoce głębokie w zrozumieniu samego siebie, że jeszcze przez długi, długi czas będzie to ponad naszą głową. Ale coraz więcej z nas, coraz szybciej w coraz głębszy sposób zaczynamy rozumieć, że to ja jako ja, nie ma separacji pomiędzy dusza, emocja, fizyczność, to jest to samo. To ja dyktuję wszystkie trzy poziomy, zarówno od najniższego do najwyższego, od najwyższego do najwyższego. Pamiętacie, doktor Kesze mówił o czymś takim last man standing, ostatni stojący człowiek. To nie chodzi o to, że wszyscy zginą i ja zostanę sam. To chodzi o to, że w momencie, kiedy zaczynasz rozumieć tę technologię, jesteś sam. Bo jesteś sam ze sobą, ponosisz swoje własne odpowiedzialne i konsekwentne poczynania. W stosunku do tego, jak bardzo chcesz dawać albo chcesz kraść. Złodziejstwo odbywa się wtedy, kiedy coś nie jest dostępne w środowisku. Wolno dostępne. To jest to, co nazywamy wolną pracą. Jeżeli jest dostępne, biorę. Ale jeżeli biorę, to muszę oddać. Czyli biorę wolną plazmę i oddaję wolną plazmę. Nie ma znaczenia. W momencie, kiedy nie jest dostępne to w środowisku, a ja biorę, to jest wtedy, kiedy zrywam jabłko z drzewa i je zjadam. To jest wtedy, kiedy zabijam zwierzę i je zjadam. Bo to nie było dostępne w środowisku. Zabiłem duszę, czyli fizyczność, więc muszę zbalansować strukturę plazmatyczną całości i oddać z najsilniejszych pól, jakie posiadam, czyli z duszą. A więc sami widzicie, moi drodzy, teraz czarną magię. Ten, kto zabijał koguta, żeby go wykrwawić, nawet nie rozumiał, jak bardzo za to płaci z własnej duszy. A on to robił, żeby zaszkodzić jeszcze komuś innemu, więc znowu płacił z własnej duszy. Bardzo ciekawy wątek, myślę, że bardzo dyskusyjny. Kolejnym punktem jest co? Bo ja już nie mogę czytać specjalnie. Tam były szczepionki z Niemiec, kolejne. A, no kolejny kontrowersyjny temat. Tutaj pewna osoba się zapytała o szczepionki. Oczywiście doktor Kesze powiedział, że opowie o tym punktu widzenia. Pierwszy punkt widzenia jako ojciec, drugi punkt widzenia jako naukowiec, który poznał plazmatyczne interakcje. Jako ojciec doktor Kesze sam na własnej skórze, a raczej na skórze swoich dwóch synów, doświadczył szczepionek z zawartością rtęci, gdzie lada zajęły doprowadzanie struktury neuronowej tych chłopaków do tego, aby stali się nienadpobudliwi. I
wrócili do funkcjonowania, które powiedzmy można określić normą. Z tego co pamiętam, dr Kesze tam mówił o że szczepionki generalnie są ok, za wyjątkiem multiszczepionek, które powodują odpowiednie jakieś tam sprzężenia. Ja już dokładnie teraz tego nie pamiętam, bo on to opisał w swoim żargonowym też języku, gdzie absolutnie nie multikompleksowe szczepionki, a jeżeli to w bardzo długich odstępach czasu, i wspomniał coś o trzech szczepionkach, które są maszynkami do zabijania, gdzie totalnie je omijać, nie podał ich nazw, ale to są po prostu elementy, które służą do depopulacji społeczności ludzkiej. I po to zresztą zostały stworzone. To by było na temat tyle tego, bo dalej już nie pamiętam szczerze, co dalej mamy. No dalej była prezentacja Jima, tego co się działo na prywatnych, ale to generalnie już mamy za sobą. Wszyscy ci, którzy robią różnego rodzaju urządzenia plazmatyczne, skontaktujcie się z webmasterami KFSSI. Jeżeli ktoś produkuje urządzenia plazmatyczne, jakiekolwiek, może skonsultować się z webmasterami Cache Foundation. Jego produkty mogą być dodane jako na przykład produkt dostępny tylko w Polsce, bo to jest tak regionami, że na przykład jeżeli ktoś jest z Polski, chciałby coś sprzedawać, okej, jest to brandowane przez Cache Foundation, ale sprzedawane przez Polaka tylko i wyłącznie na rynku polskim. Oczywiście to się odnosi tutaj do różnych, powiedzmy, przestrzeni tej technologii, tak? Można dalej? Dalej jest Mozan. Czyli w poniedziałek zaczyna się już Mozan Project. Zjeżdżają się ludzie z całego świata, więc od poniedziałku do soboty będą się jak gdyby kompletować, przygotowywać się, co niektórzy już będą rozpoczynać. Projekt Mozan, który jest niczym innym jak konstrukcją spaceshipa, czyli swoich własnych statków kosmicznych. Dalej mamy prośbę o dotację na fundację na stronie kfss.org łamane przez donate. Czyli tutaj chodziło o dotację generalnie w stosunku do projektu Ganińskiego, gdzie notabene musimy się, może nie, że pochwalić, ale z wielką radością ogłosić w gruncie rzeczy, że po podsumowaniu naszej pracy, między innymi już pomijając przeolbrzymią wartość merytoryczną, udało nam się, Marcin, ile zebrać i przesłać na galę? 2004 euro. Czyli piękna cyfra, bo szóstka. A za udział, dziękuję za wkład, za mega pracę, mega przygotowanie. Myślę, że jest to coś, co powinno pokazać też innym ludziom, którzy mogliby wspomóc też te projekty. Chyba że już to robią, to jeszcze. OK? Dalej mamy Gansy Pokoju. Gansy Pokoju. To był bardzo ciekawy temat, ponieważ dr Kesze mówił, że okej, możemy robić to poprzez emocjonalną strukturę, jeżeli rozumiemy tak dobrze naszą technologię, ale możemy też zrobić na przykład gansy z prochu. To już był kiedyś też wątek poruszany przez doktora Kesze, gdzie można zrobić gansy z prochu, gansy z procesorów, gansy na przykład z kawałka samolotu, czegokolwiek, gdzie intencjonalnie możemy wtedy bawić się ze strukturą materii. Jak dobrze już rozumiemy, w plazmie wszystko ma swój komponent emocjonalny i swój komponent tego, co nazywamy duszą, czyli plazmą. Robiąc gansy z tego, dostajemy się na kolejny element, jak gdyby struktury plazmatycznej tej jednostki. Ciekawy pomysł, może ktoś go wykorzysta, ja akurat nie mam dostępu do prochu, więc trudno mi będzie to zrobić, ale może ktoś gdzieś coś ma, może by było wypróbować.
dalej możemy? No i dalej, zrób gansy z ziemi, na której mieszkasz. O właśnie, tutaj też był dosyć ciekawy element, ponieważ możemy też wprowadzać, a raczej nie wprowadzać, ale rozszerzać pola intencjonalne naszego pokojowego nastawienia, czyli dodawania do struktury innych, robiąc także, oczywiście z pokojową intencją, ze spokojowym zrozumieniem pól magnetyczno-grawitacyjnych, gansy z ziemi, na której mieszkamy. To jest w ogóle ciekawostka, nie? Moi drodzy. No i to by było mniej więcej na tyle. Troszeczkę tam było jeszcze takie wolnej rozmowy, także to by było takie krótkie streszczenie tego, co było zawarte dzisiaj no, w 5 godzinach, można powiedzieć. No jeszcze w ramach dodania informacja o tym, że dalej fundacja poszukuje grafików, designerów, webmasterów i tak dalej, to jest dość ważne, więc jeżeli chcecie wspomóc fundację w jakiś sposób i powiedzmy, nie mam teraz tego plakatu przy sobie, bo on jest gdzieś tam przetłumaczony, trzeba go będzie tam przywołać jeszcze raz. Jeżeli będziecie chcieli wziąć jakby w tym udział i wesprzeć fundację w danych działach, które zostały wymienione na tym plakacie, na tym ogłoszeniu, to serdecznie zapraszamy. Tutaj jeszcze też przy okazji, a właśnie o tym zapomnieliśmy, że a nie, Paweł o tym mówił. We środę odbędzie się pierwszy taki wykład. Możesz to zostawić, Arek. Który będzie właśnie po angielsku i który pewnie też będziemy tłumaczyć. Tutaj mamy podane, kiedy on będzie. To będzie środa 24 maja. O 10 naszego czasu, zdaje się. Linki też są podane. Także będzie można się tam dostać i na żywo sobie tego posłuchać. I jeszcze raz tak jakby ponawiamy prośbę o wsparcie w tłumaczeniach czy w jakikolwiek inny sposób, w jaki tylko możecie nas tutaj wspomóc, czy pomóc nam organizować te warsztaty i inne rzeczy. I przy okazji, co jest jeszcze ważne, no teraz prawie w pełni mamy sezon rolniczy, więc jeżeli macie jakichś znajomych rolników, ewentualnie osoby, które są zainteresowane tego typu informacjami, jak wykorzystać tą technologię właśnie na swoich uprawach, to też skierujcie ich tak jakby na stronę fundacji, żebyśmy mogli ewentualnie tych ludzi wesprzeć w odpowiedni sposób. To chyba tyle z takich ogłoszeń. Arku, teraz chyba będzie czas na prezentację filmu, tak? Prezentację wykładu. Tak, tak. To kolejny punkt, który możemy w tej chwili rozpocząć. Paweł, Marcin, uruchomisz wideo? Tak, tak, już dajcie mi chwilę, przygotowuję wszystko. Oczywiście Pawłowi dziękuję też ze swojej strony i w imieniu wszystkich. I tobie też. It's given. Place is given and... Przepraszam, Paweł, powtórz, bo trochę cię wciąłem z tekstem. Nie, ja mówię, ja też chciałem dziękować, mówię, się wyłączyłem, bo nie chciałem hałasować. Okej, dzięki jeszcze raz serdeczne i zaczynamy wykład. Interesting reads the following. Location. The province of Antwerp, not on business location. Precise location will be announced later. Now, the interesting thing is, it says, they give a cinema ticket and one professional photo. But don't get fooled, go further down.
the line of the advertising. Telephone number is given and everything else. Now you can call the company and bombard them. Why and where are your children? We haven't published this. This is in the public domain, nothing to do with us. But what is interesting at the bottom, the last deviacy of research and development is research how you can get children reads your name, your date of birth, two photos of yourself, whose first full body pictures. If you are advertising for anybody to have a happy time, why do you look for children's full body pictures? Pre-sold before arriving for a photo. Interesting is, what is puzzling the security people is, when you look at the pictures as placed for this, they've asked for a full picture of children. But the unhappiness about it is, children are flat on the belly. Or they are showing the size of their foot. Is this how you take picture of the full body and the face? Why do you need to use these positions? So, we see, we are dealing with a professional pedophile, using every means to get as much as he can. You don't put free ticket, and you don't show the feet of the children lying down, flat, on their belly, flat. This is the position which pedophiles rape children. They say, we see in other entries of DL, he talks about fetish. Go to a website which you cannot find, but is obscurely in archives of the world internet system called Hollywood.org. A lot of cleaning up has been going on by DL, trying to wipe out any track, but you cannot wipe out what is on the archives. Interesting in the archives, he talks about fetish. He talks about hypnotism. He's got a section. We see the pattern of the work. A criminal pedophile, serial pedophile. The question is, how come they use their children to protect and bring more for them? Don't forget, the title of the advertising says, wanted. You've seen how they put on the list of criminal phones around the world on the internet, wanted. They are headhunting for children. They ask for two photos of yourself. First, full body. They want to see if they can sell the child. We're not making any accusation. Is what they have put it and been working on. Please give the recording of this teaching to the police. The police needs to be educated in your area and ask them for the arrest of this man. He is one of the top godfathers of pedophile groups. Strange enough, if you look along, we have not seen anything. The website about facts about Dirk does not accuse anything, does not write anything wrong about DL. He writes his natural mental process. We see drawings which takes hours and hours to do. Only one shape is in the head of the man, genital of the man. You've seen rows of condoms. How many, why these condoms have been put there, and so immaculately, one by one, has been used on one child and hung, bringing back memory of which child he has abused. Have you ever thought of that? I think it's about 60 of them. So we are looking for 60 children. You can put one or two condoms, not 50, 60 on the long row. It means everything. You keep what is precious to you and has a good memory. Do you keep the cup
from the girl you dumped, or you had a bad memory, we trade you. You keep a jewelry, a ring from the mother who left you a good memory, and you want to keep it. These people are sick. They keep the condoms, which they use for raping children. Just look at the numbers and count the children. One condom per child. Now you see why he's been writing so heavily since June, July, since we opened with the help of the security directly to him. We ask you, please take this section and submit it to the police. Why are these people looking? Why Mr. So Gooder is looking for a six-year-old child, and he is the head of research and development, researching ways to develop ways to capture more children, and then his own writing, not ours. I left the company, I am only in some aspects of R&D, some aspects which connects to children. Now you see why we've been attacked. Now you understand how DL works. We told you we keep silent. There is enough evidence for the whole family to be called in and explain why six-year-old children with a picture of them on a flat floor, the foot. Are you going to put a foot of a child on a something happily cubed? This shows a pattern. We saw Dutroux went to prison with his wife. We saw Sterling connected to his wife and the children. Now you understand why such a vicious attack has been targeted on us. Because they knew we are into them. Sterling wrote heavily the last few days before his arrest. Now, we give DL one option. Hand over yourself to the police. If you look on his writings, even the last one, he refers at the bottom, Interpol and the police is after him. I work on daily on the basis, even in Africa, sit with senior security police officers and Interpol. They laugh. I show them, do you have a warrant for me? He says, this guy is a cuckoo. Keshe Foundation is an international organization. We work with different nationalities. We work two different nationalities, and we know people now we have come wise to, like the L, try to penetrate the foundation to benefit themselves or their activities. So we have set up a very secure system with number of security services, and internally we carry. We are one of the only what we call foundations who has an internal security force. When you send an application, we vet, we go through it. 90% we are okay, 10% try to cheat in and find in a way to do something. But our work, all our findings, is shared with national securities on a daily basis. So, it's very interesting. The man's fear was to be arrested by Interpol, and he writes it, because he knows he's on the verge. What is interesting, we said that he is involved in hypnotism. He's been everywhere, deleting everything. The amount you see he writes about me, he's spending 10 times more going on everywhere on the internet, cleaning up. He has cleaned up a lot. But unfortunately, some archives cannot be cleaned. In Hollywood.org, we found he talks and teaches about hypnotism and the effect of it. And in that writing, if you understand, which is unraveled by the security services psychological team, he talks about how he hypnotizes children and the principle behind it. It is on the link. Go and read it. Interesting enough, we come to another point in this dilemma with this, what we call pedophile. We told you he is heavily involved in killing scientists and stealing technology, and how we fell out with him was that when he went to China,
trying to patent something in China to steal the Magrav system. And then by one of our sincere supporters, and now one of the senior management of the Keshe Foundation, Armin, he said in that meeting, what are you doing? We are not patenting anything. And the whole problem with us, with him started. But interesting enough, he's done this to everyone he's worked with. But on the same link, please look. It says a very nice thing. Read one of the writings in there, which is, have a look. This will enlighten you how this is a man with a lot of criminal records. He appears in pedophiles, he appears in killing of the scientists. But in one section of this interesting website, you see something very, very strange. It's a very small writing. It says, sportsman. This is on the internet. We are just copied, pasted down. I'll read it for you. We have copied it from this website, and I'm reading it because it's published by them and it's on the archives of the internet. He says the translation is in Flemish. It is done 11 years ago. This is the time when we got to know this gentleman, more or less. Now he changed from compression to a new technology, a new scientist, a new murder. I was supposed to be done the same. We got to know him in 2005. Today is 11 years later, more or less. This is the guy which with him, they've done a lot of work in stealing compression technology and killing of a scientist, but they thought disappeared. He says, this is one of his closest friend who wrote the compression and now he became his biggest enemy. He says the name, Dirk. You introduce yourself as a minister or a good friend of a minister, Verhofstadt. Now you know the high connection. He used to be a high-ranking civil servant, disappearing children was his job. Also, you introduce yourself. You have to understand, Verhofstadt was the Prime Minister of Belgium. Also, you introduce yourself as a press agent. You give also the impression that you are a doctor, or give and say you that you are a doctor. You are also a scientist. You also know about the profession niche of electronics. You know everything concerning compression. You know also everything concerning cosmos. You know also how cosmos has arisen. You know also everything concerning magic. You know also everything concerning science. You know also everything. You know and think that you know everything. And if you do not get right, you go in attack also with false declaration and lies. You are simply a narcissist. Greeting with a signature. But interesting enough is when you click and read this, if you push it right enough, it says open the URL. You see how he's been involved in the compression immediately after killing of a scientist. $100 million the morning was supposed to be paid to the scientist. The scientist was found dead. Now it's him, how they fight over the crumbs. This is not us, this is exactly about him and another person who he opened the forum to attack to destroy once his cover was opening up. You have to understand, there is a senior politicians in Belgium, a senior politician, that he went on attack trying to, and he found out about pedophile organization. DL broke into him. And then he started setting up a political party. He was asked to make sure that the party dies. And the name of the scientist, the name of the politician, and everybody else, even the gentleman you see here, all one by one, being discredited by one man. Nobody else right by the bottom or anything, except DL. He is
a guy which is well protected by, as he says, Prime Minister. He used to be a civil servant, hypnotist. And then you understand, we don't make accusation. We did not do anything. We just waited till the gentleman hang himself, and he did. He has confessed. Now we understand lying and cheating in 2015-16, when actually they're still doing it in 2014. They've been doing it since 2002. Every year, children wanting a free picture, they ask for a full body picture and they disappear. Please take the recording of this and give it to your police stations, give it to your security services, and ask where are the children and which condom has which name on it, which is hanging on his pictures, on his artwork. We would like to put a lot of parents nightmare waiting for the door to be knocked and the child walking after 20, 30 years to put to bed. We are dealing with professional group. He immediately, knowing that is to be discovered, set up the Italian newspaper, which is virtually useless. The newspaper have already agreed that is absolutely, absolutely relevant. They have asked us to tell them the damages. By Italian law, you cannot write these kind of things. By Italian law, we are open to protect ourselves. So now, he understand how he suddenly went and translating the whole article, because he initiated it, he wrote it. These are his agents. Sterling, Kumaran, now more and more. So what you see, we are dealing with a serial pedophile, which is hiding behind, as we saw with Sterling, with Dutroux and the others like him, children. And he mentions who is the marketing manager. Interesting enough, very interesting enough, in what we know is going to be unraveled on this link, you will see him working connected directly with convicted pedophiles in Asia. These line of communication you see on the background of the writing of 11 years ago, it goes back in 2002, it goes back in 1980s and 90s. Now you understand why we stay quiet. We had to wait till he confesses, the way did Sterling. I have nothing to do with it, I sold it, I'm not the chairman, it was, yes, it was handed over to my, we know who. And then he says, I'm not involved, but R&D. If you're not involved after 20 years, you still are R&D. And then we see the rise of this new management. R&D came after my arrest and the payment of huge sum of money for him trying to get me killed. So we see the pattern. Don't forget, this is all started because we said he's pissing in the garden in front of a 2.5-year-old child. He's asking for 6-year-old children. My son was 2.5 years old. He likes girls of 6. Put them on the grass. And he says, the garden. So he was, why isn't he doing anything in the house? He was doing it in the garden in front of my child. He has a fetish to rape children in the garden. This is all writing. He published a picture of our holiday home in Belgium. That's not our residence, was our holiday home. And says, I was in the garden. And then we see the picture of children in the garden. A foot. We want the feet. It's given. Okej, okay, to było planowane 20 minut 155 wykładu warsztatu poszukiwaczy wiedzy.
teraz, jeżeli macie ochotę jeszcze coś zaprezentować, czy ewentualnie zadać jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy do zabrania głosu. Halo, halo, czy mnie słychać? Tak. Cześć, Dawid z tej strony, słuchajcie. Chciałem się z wami podzielić pewnym tematem. Jakiś czas temu nagrałem film, wrzuciłem w ogóle na YouTube'a, jeżeli chodzi o magrawa samochodowego. Dobra, może tak zaczynam całkiem z innej bajki, ale generalnie słucham waszych spotkań i tak nie miałem czasu, no i przyszedł ten czas, że chciałem się z wami podzielić, także myślę, że mogę. No właśnie, nagrałem film, z telefonem komórkowym, który coś tam właśnie odczuwał, jak ten magraf się pojawił. Generalnie teraz nagram kolejny, może wam udostępnię na następnych spotkaniach, bo ten telefon przestał już go odczuwać, to jakby się urządzenia zżyły, natomiast dążę do czegoś całkiem innego. Chciałbym zaprezentować zdjęcia i zaraz spróbuję to zrobić. Mianowicie mam magraf w samochodzie od grudnia i ostatnimi czasy, odwiedzając znajomych, otworzyłem go i pojawił się na nim taki zielony osad. Na magrafie pojawił się zielony osad, tak jak przy klemach, przy akumulatorze, i zastanawiam się, skąd on się tam wziął i może komuś z was coś przyjdzie do głowy, coś mi zasugeruje w jakichś tam moich rozważaniach. Także w tej chwili spróbuję pokazać to zdjęcie. Ja chyba wejdę na mój pulpit. Nie wiem, czy coś widać? Na razie jeszcze nie. Nie widać. Okej. Ja chyba muszę zrobić. Jeszcze proszę sekundę cierpliwości. O, jest, dobra. Dobra, jest. Czy teraz? No, ładuje się jeszcze chwileczkę. O, już. Okej, chciałem zwrócić uwagę, to jest takie zdjęcie tego magrawa, który jeździ w tym samochodzie. Generalnie tutaj nie pojawiło się nic na łączeniach. Tutaj pojawił się taki zielony osad. Zaraz spróbuję pokazać jeszcze drugie zdjęcie. Generalnie to jest taki sam osad, jaki pojawia się na klemach przy akumulatorze. I zastanawiam się, skąd się wziął z tyłu w bagażniku w samochodzie, ponieważ magraf jest w bagażniku, jest 4 metry kabla. Generalnie tam w tym samochodzie trzymam jeszcze parę innych rzeczy takich, które generują tą plazmę. No i właśnie może komuś coś przyjdzie do głowy. Także oddaję głos. Znaczy, ja tylko powiem krótkie zdanie, że z chemicznego punktu widzenia nie jest to żadne dziwne zjawisko, bo to jest proces reakcji chemii z atmosferą i warunkami, jakie dookoła niej są. Okej, czyli sam proces tego, że to było w samochodzie, temperatury bywały różne i mogło się coś takiego wytworzyć. Oczywiście, według mnie tak. Okej, dzięki wielkie. Generalnie ja mam swoje podejście do całej sprawy związanej z kreacją rzeczywistości, z plazmą i tak dalej. Słucham was, natomiast no, uważam właśnie, że to typowo fizyczne zjawisko, także chciałem się podzielić, ewentualnie właśnie coś usłyszeć. No ale dobra, wielkie dzięki. Jeżeli chodzi o tego magrawa w tym samochodzie, to powiem wam tak, że no, w tej chwili ja nie czuję żadnych zmian w tym samochodzie.
Współgra ten samochód ze mną, bardzo dobrze mi się jeździ, nie mam żadnych przypadków, wypadków i innych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o takie jakieś tam fizyczne zmiany, tak, czy ktoś tam ma jakieś oczekiwania, że auto będzie mocniejsze, auto będzie mniej spalało, to ja nie mam takich odczuć poza tym, co miałem na samym początku, czyli zimą auto jest od samego początku, od samego odpalenia, ono jest takie bardziej zrywne. Takie są moje doświadczenia, jeżeli chodzi o samego Magrawa. Wiem, że ostatnio rozmawiacie głównie o kwestiach duchowych, wielu z Was się wypowiada. Jest to fajne, jest to super, no ale ja postanowiłem wrócić do takich odczuć, które są tak naprawdę związane gdzieś ze mną i z tymi moimi Magrawami. Aktualnie jeszcze dwa Magrawy domowe sobie testuję i też za jakiś czas pewnie wejdę podzielić się jakimiś odczuciami, jeżeli chodzi już właśnie o samo zużycie prądu, bo samo poczucie to jest odjazdowe oczywiście. No dobra, to tak pod wpływem intuicji wszystko z mojej strony, także ja dzięki wielkie za wysłuchanie i odłączam się. Okej, dziękuję mi, Dawid. Czy ktoś ewentualnie ma jeszcze jakieś pytania albo chciałby się czymś podzielić? Jeżeli nie ma chętnych do tego typu działań, czyli zadawania pytań, ewentualnie dzielenia się wiedzą na obecną chwilę, myślę, że możemy sobie serdecznie podziękować za spędzony czas, za dodanie do wiedzy i możemy sobie tylko życzyć wszystkiego dobrego na następny tydzień i oczywiście zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim w kolejny czwartek o godzinie 19. Także serdecznie wszystkim dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ja się dołączam.